Witam wszystkich Państwa na kolejnym wykładzie i dzisiaj naszym wykładowcą jest pani profesor Monika Płatek i tytuł wykładu jest tutaj przed Państwem. Ja przejrzałem sobie przed tym wykładem stronę Wydziału Prawa, żeby wszystkie całe dosie pani profesor z dosie się zapoznać. Zobaczyłem, że zainteresowania pani profesor to jest penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia, penologia, psychologia społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwość naprawcza i socjologia prawa. I że ma bardzo dużo publikacji najrozmaitszych. I dla przykładu, zakaz karcenia fizycznego jako formy stosowania środków wychowawczych. To jest w piśmie czy w artykule przemoc, czy w książce Przemoc w rodzinie. Była wielokrotnie nagradzana, była na stypendiach i w Fulbrighta, i w Maxie Plancku i ma mnóstwo odznaczeń, między innymi złote odznaczenie za pracę na rzecz reform penitencjarnych przyznane przez Polską Służbę Więzienną albo przez i podobne odznaczenie przyznane przez Litewską Służbę Penitencjarną. No, inne też są bardzo, bardzo rozmaite właśnie wyróżnienia. Też otrzymała złoty telefon, to jest honorowa odznaka Niebieskiej Linii za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Złote odznaczenie za pracę na rzecz reform penitencjarnych przyznane przez Służbę Więzienną. I teraz w swoim wywiadzie takim z panią profesor przeczytałem sporo na temat jej również na temat rodzinnych relacji. Między innymi wyczytałem tam, że jej brat był urodzony w Auschwitz, bo matka była aresztowana właśnie w czasie powstania chyba, po powstaniu i wywieziona do Auschwitz. Pisze też o swoich ciotkach, że najstarsza Natalia była wiedźmą, a druga wyglądała jak Marlena Dietrich, także no i bierze też udział w wielu takich aktualnych sprawach, nie zajmuje się tylko teorią związaną właśnie z więziennictwem i podobnymi rzeczami, ale na przykład napisała list do Jerzego Owsiaka, kiedy insynuowano, że on się bardzo dorobił na Wielkiej Orkiestrze i właśnie stwierdziła, że zupełnie nie rozumie, dlaczego się niszczy ludzi, którzy są taką dobrą wizytówką Polski. Opinie ma od swoich kolegów z wydziału czy z uniwersytetu bardzo takie dobre, że na przykład pani profesor Ewa Łętowska pisze o niej, że z jednej strony profesor roli eksperta, a z drugiej strony polityk, który gra o swoją sprawę, dlatego ona wygląda na osobę bardziej agresywną niż jest. Właśnie dlatego, że ją się wrzuca na ring, w którym nagle ktoś się zachodzi od tyłu i wali w łeb. Profesor Magdalena Środa też zwraca uwagę, że wypowiedzi profesor Płatek są pozbawione wodoleństwa. Mówi przystępnie, stanowczo i zawsze trzyma się postawy legalistycznej. Bardzo wiele wygłasza wykładów. Niedawno w piątek
w Koninie na Uniwersytecie III wieku ma wykład Seks, zbrodnia i kara. Dalej pytano ją w jakimś wywiadzie, że czy zna pani ministra Jakiego. I okazało się, że pan minister chciał zajście doktorat u nas robić z panią profesor jako promotorką, tylko że oczekiwał, że pani profesor przyjdzie do ministerstwa i tam się będzie z nim umawiała i tam może napisała. No więc w każdym razie do tego spotkania nie doszło. Pan Jaki się nie pofatygował na uniwersytet. Także tam może ma już doktorat skądinąd. Też zajmowała się trochę sprawą Sądu Najwyższego i sprawą pani profesor Małgorzaty Gersdorf w Sądzie Najwyższym. I też wydaje mi się, że jej głos jest w tych sprawach ważny i podobny do głosu, który reprezentuje większość ludzi z naszej społeczności. Pani profesor, bardzo proszę. Ja poproszę ewentualnie o oklaski później, jeśli na nie zasłużę. Serdecznie. A, dla pana profesora, tak, przepraszam. Oczywiście, to poproszę raz jeszcze. I nadal ewentualnie poproszę o oklaski później. Proszę państwa, będę mówić o przemocy seksualnej i widząc na sali grono naprawdę również przyjaciół i dobrych znajomych, będę się starała mówić krótko, tak żeby zostawić sporo czasu na dyskusję. Natomiast przyznam, że temat ten nie jest prosty. Tym bardziej, że postawiłam sobie zadanie, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym jest przemoc seksualna i jakie są jej źródła. To jest coś, co wydaje się, że jest oczywiste. Niemniej jednak w praktyce to wcale nie jest takie proste, żeby się zdecydować, umówić bądź określić, z jakim problemem mamy do czynienia. Natomiast wiadomo jedno. W dyskusjach, które prowadzimy, zastanawiając się nad tym, co decyduje, czy geny, czy wychowanie, specjaliści zarówno Judith Rich-Harris w książce Geny czy wychowanie, jak i Robert Plomin, który jest profesorem genetyki behawioralnej, mówi do ludzi, nie przejmujcie się. Nawet jeżeli chodzicie do kiepskich szkół, nawet jeżeli wam jest nie po drodze i macie różne problemy, to jeżeli macie talent, jeżeli macie zdolności, to te geny się przebiją i dadzą radę. Czyli generalnie ludzie sobie poradzą. Chyba że po drodze doświadczyli przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej. Okazuje się, że skutki tego, co się doświadcza, sprawiają, że dużo trudniej się jest wybić, dużo trudniej sobie pozwolić. I jak się zastanowimy, dlaczego, to nie jest to aż tak niemożliwe do wyobrażenia sobie. Tyle tylko, że dużo łatwiej mówi się o tym nie w języku prawa, a w języku na przykład poezji, powieści, teatru. I macie państwo możliwość ewentualnie zobaczyć, czym jest i jak się staje przemoc seksualna. W bardzo dobrej sztuce, która w tej chwili weszła do teatru i jest wystawiana w Teatrze Dramatycznym, pisarki Vedrany Rudan, Miłość od ostatniego wejrzenia. To jest historia, która pokazuje pewną technologię, która sprawia, że jeżeli na samym początku mała dziewczynka będzie wyzywana, poniżana, uciszana, sprowadzana do przedmiotu, to nie tylko wejdzie jej to w krew, ale i w późniejszym swoim życiu będzie miała skłonności do tego, żeby wchodzić w podobne relacje, a co więcej, sprawcy również się powtarzają i ta dziewczynka z tej sztuki jest najpierw córką po prostu pijaka, ale później już jest żoną sędziego i sędzia, kiedy znosi składa z siebie
Togę zaczyna być podobnie brutalny jak ojciec i podobnie sprawiający, że ta kobieta w zasadzie odczuwa pewne stany, które są charakterystyczne dla przemocy, o której tutaj mówimy. Po pierwsze, to ofiara się wstydzi. Po drugie, to ona w zasadzie nie potrafi nazwać tego, co się dzieje. Po trzecie, nie bardzo wie, co z tym zrobić i gdzie się z tym udać. Po czwarte, w zasadzie sama sobie mówi, że przecież sama tego chciała. Bo czymże jest kobieta, która nie ma przy sobie mężczyzny? Czymże jest kobieta, która gdzieś po drodze nie urodzi dziecka? Czymże jest kobieta, która raptem będzie się wybijać na samodzielność? O jakiej samodzielności my tutaj mówimy? Kobieta przeznaczona jest do czegoś innego. Więc wprawdzie nigdzie Vedrana Rudan nie mówi o koncepcji człowieka i o tym, jak człowieka ujmuje z jednej strony Kant, z drugiej strony Karol Wojtyła czy Jan Paweł II. Niemniej jednak to jest świetnie pokazane na przykładzie. Dużo trudniej jest to pokazać na przykładzie przepisów. Zanim ja pokażę w tej chwili coś, do czego powrócę później. Natomiast kiedy mówimy o przemocy seksualnej, to tak jak i inne formy przemocy, słyszycie Państwo w tym słowie coś, co jest charakterystyczne dla przemocy, mianowicie moc. Są, jak wskazuje na to pan Bogdan de Barbaro, dwa takie słowa w języku polskim. Z jednej strony mamy pomoc, z drugiej strony mamy przemoc. Prawda? Pomoc jest czymś, co wzmacnia, przemoc jest czymś, co moc odbiera. Odbiera na bardzo różnych, na bardzo różnym poziomie. Jakie formy przemocy znamy? Dzięki temu, że jest konwencja antyprzemocowa, która jest od 2015 roku, od 1 sierpnia, częścią polskiego prawa, to wiemy, że te, które nazywaliśmy wcześniej, czyli przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, tą też żeśmy nazywali, jest również elementem przemocy, przemoc ekonomiczna. Ale kiedy przychodzi do przemocy seksualnej, to powstaje pytanie, czy my naprawdę wiemy, o czym mówimy. To, co wyświetla się na tutaj na tym slajdzie, pokazuje, w czym zawiera się dzisiejszy problem. Mamy z jednej strony kodeks karny z artykułem 197, który mówi, czym jest zgwałcenie, że zgwałcenie to jest takie zachowanie, do którego, to jest takie zachowanie seksualne, stosunek seksualny analny, oralny bądź waginalny, do którego dochodzi z użyciem przemocy, którą koniecznie przemoc, przymus psychiczny bądź podstęp, prawda? I mamy jednocześnie artykuł 36 Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, który mówi, że państwa są zobowiązane do tego, aby w swoich kodeksach karnych umieścić taki czyn, stypizować taki czyn, uznać za przestępstwo taki czyn, w którym dochodzi do relacji seksualnej, waginalnej, oralnej bądź analnej, bez zgody osoby, z którą w relację się w tą wchodzi. Czyli macie Państwo z jednej strony coś, co określamy mianem wolności seksualnej, możliwość, no właśnie, nie wiem, czy możliwość wyrażenia czegokolwiek, ale możliwość zidentyfikowania, że doszło do jakiegoś zdarzenia, w sytuacji, kiedy będzie obecna przemoc, przymus psychiczny bądź podstęp i będzie on dla nas jasny i oczywisty. I mamy do czynienia z drugą sytuacją, w której określenie, czy doszło do zachowania, które było niechciane, polega na tym, że musimy ustalić, czy była wola, aby do tego zachowania doszło. Problem jest tym większy, że i tu posługujemy się takimi słowami jak wola, chęć, zgoda, autonomia. Te słowa funkcjonują, ale w momencie, kiedy dochodzi do oceniania i decydowania, zaczynają się problemy i zaczynają się schody. Zanim to zrobimy, ponieważ ten wykład jest związany z tym, że przypada teraz rok po akcji, która miała miejsce rok temu, to przypomnijmy tą akcję. Ta akcja to jest MeToo, kiedy 15 października 2017 roku
aktorka hollywoodzka Alisa Milano napisała w związku z zarzutami, jakie postawiono wówczas Harveyowi i Weinsteinowi, jeżeli przeżyłaś to samo, napisz hashtag MeToo. Oczywiście to się dzieje w 2017 roku i trzeba tylko chwili, żeby stały się dwie rzeczy. Z jednej strony, żebyśmy mieli do czynienia z całą masą podobnych hashtagów, które się po całym świecie rozlały, a z drugiej strony pewną refleksją, która pokazuje zaraz, ale tak naprawdę to zaczęła ta kobieta. Zaczęła ta kobieta dużo wcześniej. W 2006 roku Tarana Burke zrobiła hashtag MeToo po to, żeby empower, wzmocnić, dać władzę, oddać moc ofiarom gwałtów, z którymi miała do czynienia. Czyli wchodzimy tutaj na teren, który dotyka tego problemu ciszy, zawstydzania, braku języka, poczucia wyizolowania, braku wiedzy, bądź też faktycznej braku możliwości zwrócenia się do kogokolwiek z zapytaniem, co robić, jak się zachowywać i próby przełamania tego przez ten hashtag MeToo. Czyli to, co widzimy, to widzimy, że w momencie, kiedy zjawisko staje się elementem pewnej... Waham się, kiedy używam słowa akcja, bo to nie jest coś, co jest wyłączne i to nie jest coś, co się dzieje nagle, ale co się staje częścią powszechnej świadomości. Skutki tego mogą być dwojakie. Jeżeli coś jest powszechne, wszyscy tego doświadczają, to znaczy, że jest normalne. To znaczy, że nic z tym nie możemy zrobić. Ale w tym przypadku może to być też moment, w którym spada zasłona dymna, w którym się już nie da powiedzieć, że oczywiście to jest coś, co sobie wymyśliłaś, sama jesteś sobie winna, sama się prosiłaś, o to tobie chodziło. To nie jest prawdą, że się nie da powiedzieć, bo oczywiście tego typu reakcje pojawiły się natychmiast i za chwilę, jak będę o tym mówić, to wybiegając trochę naprzód, proponowałabym pamiętać o tym, że to są właśnie zdania, których mówić nie należy, bo to są zdania, które w pewnym stopniu należą do kultury, która ma na celu uciszyć. Uciszyć zdarzenia, które były zdarzeniami niechcianymi. MeToo, głupia lansiarska akcja i kolejna moda z Facebooka. Lans na to, że się przeżyło koszmar obleśnego dziada. Niedługo spojrzenie nazwiecie molestowaniem. To głupia akcja. Kto by chciał taką wyruchać? Czemu dopiero teraz o tym mówisz? Czemu nic z tym nie zrobiłaś? I wreszcie sama tego chciałaś. Te hasła, czemu dopiero teraz o tym mówisz, czemu nic z tym nie zrobiłaś, sama tego chciałaś, są bardzo charakterystyczne. Są bardzo charakterystyczne dlatego, że ci, którzy tak mówią i ci, którzy tak piszą, nie zadają sobie pytania, zaraz, a co mogłam z tym zrobić? A gdzie się można zwrócić? A gdzie można z tym pójść? I oczywiście policja powie, że można pójść na policję. Natomiast my mamy w tej chwili co najmniej dwa bardzo duże badania, które pokazują, jak wygląda rzeczywistość. Z jednej strony są to badania mecenasa Artura Petryki, który pokazuje raport z odmowy wszczęcia umorzeń postępowania w sprawach o zgwałcenia popełnionych po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania. Tu muszę trochę zawiesić. W 2014 roku doszło do zmiany prawa. Wydawało się, że jest to niemożliwe. Wydawało się, że to nie przejdzie, a jednak przeszło. Do 2014 roku w Polsce przestępstwo zgwałcenia praktycznie nie było ścigane, ponieważ po to, żeby ścigać przestępstwo zgwałcenia, potrzebna była wola samej poszkodowanej, potrzebna była wola wyrażona we wniosku o ściganie. Później to ściganie odbywało się teoretycznie tak samo, ale cały czas przez lata powstawało pytanie, jak to jest? Jeżeli się pytamy, które przestępstwo jest najbardziej groźne, to ludzie nie mają problemu, żeby powiedzieć najpierw zabójstwo, a później zgwałcenie. I teraz powstaje problem, dlaczego jedno z najbardziej groźnych przestępstw nie jest ścigane jak większość przestępstw z oskarżenia publicznego, czyli prokurator jak posiądzie taką wiedzę albo jak zdobędzie taką wiedzę, musi zacząć działać, tylko tu się raptem czeka na to, żeby osoba poszkodowana złożyła wniosek. I oczywiście tłumaczenia tego w kodeksowe jest jedno zdanie w kodeksie z 1932 roku Makarewicza, który ten kodeks stworzył, które brzmi w ten sposób. A jeśli ona była pijana i się tego wstydzi,
to lepiej jej tego wstydu oszczędzić. I oczywiście to jest zdanie napisane w 1932 roku, później już nie komentowane, natomiast cały czas ten tryb wnioskowy funkcjonował. Został zniesiony, o dziwo, w 2013 roku. W 2014 wszedł w życie i raport pana Artura Roberta Petryki pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że znacznie więcej kobiet zgłaszało fakt zgwałcenia. Co więcej, znacznie więcej mężczyzn zgłaszało fakt zgwałcenia w stosunku do tego, co działo się wcześniej. Natomiast nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o ilość spraw, które dochodziły do sądu. Z dwóch powodów. Jeżeli sprawa dotyczyła sytuacji, w której poszkodowana osoba była znajomą gwałciciela, a jeszcze nie daj Boże piła, a jeszcze nie daj Boże działo się to w prywatnym mieszkaniu i na jakiejś prywatce, sprawę umarzano. Ale druga przyczyna była ciekawsza. Mianowicie do policji nie dotarło, że to jest przestępstwo z oskarżenia publicznego i że nie trzeba składać wniosku. Więc jak nie było wniosku, to umarzali. I to jest pierwsza rzecz, która została pokazana, a drugie badania, które są równie ważne i dużo już współcześniejsze, to są badania pani Magdaleny Grabowskiej i Agnieszki, za chwilę sobie przypomnę, przepraszam bardzo Agnieszkę, które mówią przełamać tabu, raport z przemocy seksualnej. I Grzybek, Agnieszka Grzybek, to jest raport z 2016 roku, który pokazuje polski obszar MeToo. Bo wprawdzie my żeśmy bardzo szybko się przyłączyli po polsku. Jeżeli wszystkie kobiety, które były kiedyś molestowane seksualnie, napiszą ja też w statusie, to być może ludzie zobaczą, jak wielką skalę ma to zjawisko. I jest faktem, że ten raport jest pewnym efektem tych działań i pokazał, jak wielkim, jak powszechnym jest to zjawisko i jak rzadko w stosunku do tego, jak kobiety doświadczają przemocy seksualnej, są skłonne, żeby to zgłaszać. I powiem teraz uczciwie, nie bardzo wiem, czy są nierozsądne. Wiem, że często te, które zgłaszają, są albo zdeterminowane, albo niedoinformowane. I wiem, że często sędziowie mówią, że muszą się zachowywać w sposób, który wymaga sprawdzenia. I to prawda, ja się z tym zgadzam. Natomiast rzadziej mówimy o tym, że istnieją przepisy, zaczynając od przepisu artykułu 2 Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi o tym, że między innymi po to uruchamiamy tą całą ciężką machinę, żeby zaspokoić również potrzeby osób poszkodowanych, zaspokoić prawa i potrzeby i ich interesy. I nigdzie, w żadnym przepisie, w żadnym, nie jest powiedziane, że proces ma być powtórną wiktymizacją. Nigdzie nie jest powiedziane, a co więcej, jest powiedziane, artykuł 185 z literkami, jak ma wyglądać, Kodeksu Postępowania Karnego, jak ma wyglądać całość postępowania w przypadku, kiedy przychodzi osoba, która mówi, że jest ofiarą przestępstwa seksualnego. Po pierwsze, nie kwestionujemy tego, co mówi. Od tego jest później proces, żeby to sprawdzić, ale nie kwestionujemy. Po drugie, robimy to w sposób, który maksymalnie limituje możliwość narażenia tej osoby na nieprzyjemności. Od badania przez przesłuchanie, po kontakt z innymi osobami, z którymi się ta osoba styka. I wreszcie pytania, które tej osobie zadajemy, są szczególnie charakterystyczne, bo one najlepiej mówią nam o tym, gdzie jesteśmy. Więc to, co Państwu na początku pokazałam, moja niepewność i niewiedza w sumie, czy jesteśmy w warunkach, w których przemoc seksualna jest identyfikowana zaledwie z wolnością seksualną, czy też przemoc seksualna jest identyfikowana z autonomią seksualną, powiem jeszcze trochę na temat tego, czym się one dwie różnią, jest trudny do uznania, ale wychodzi w praniu, kiedy słyszymy pytania. W związku z tym, jeżeli słyszymy pytania, a czy pani lubi seks? A czy pani maluje paznokcie na czerwono, bo ma pani ochotę na seks? To są prawdziwe pytania. Czy pani piła? Czy pani była tak lub inaczej ubrana? Też pokażemy to na przykładzie. To są wszystko pytania, które kwalifikują tą sprawę w ramach wolności seksualnej. Pytanie, które tak naprawdę powinno paść,
to było takie, na jakiej podstawie, osoba, która jest oskarżana o to, że dopuściła się przestępstwa seksualnego, doszła do wniosku, że istnieje zgoda na to zachowanie seksualne. Czyli to nie jest tak, że my nic nie możemy i to nie jest tak, jak się bardzo często słyszy, że no to teraz to już trzeba będzie umowy spisywać. Chociaż jest tak, że macie Państwo specjalne aplikacje w Ameryce, gdzie młodzi ludzie rzeczywiście się umawiają i gdzie zaczynają rozumieć, że nie chodzi tylko tak znaczy tak, ale tak znaczy tak obejmuje parę dodatkowych elementów. Jaka to jest relacja? W jakich warunkach? I też jest prawdą, że również już dzisiaj sądy to rozumieją. Sądy rozumieją, że niechciana relacja seksualna, która dochodzi przy użyciu wibratora, jest zgwałceniem. Sądy również rozumieją, że relacja seksualna, do której dochodzi w warunkach, gdzie seks miał być zabezpieczony, a osoba ściągnęła, sprawca ściągnął prezerwatywę, jest zgwałceniem. Więc nie ma tutaj totalnej jasności. Jest element umowy, natomiast w tych najważniejszych momentach cały czas mamy tutaj problem. Akcja MeToo w warunkach polskich pokazała jeszcze jeden dodatkowy problem. Mianowicie bardzo szybko wydawało się, że linia podziału idzie poprzez wiek. Młodsze kobiety bardzo wyraźnie podkreślały, chrzanie to domniemanie niewinności. Starsze kobiety, do których ja się zaliczam, mówiły wszystko, ale nie możemy chrzanić domniemania niewinności. I oczywiście ja rozumiem młodsze, radykalne kobiety, które sobie zdają sprawę z tego, że bardzo często, kiedy zgłaszają sprawę, spotykają się z lekceważeniem, odsyłaniem, brakiem profesjonalizmu, brakiem wrażliwości i właściwie przerzucaniem winy na nie. Z drugiej strony rozumiem samą siebie, że w momencie, w którym powiemy chrzanie, domniemanie niewinności, za chwilę to one będą tymi, które będą oskarżone, co się oczywiście zdarza, bo kolejną rzeczą, która się zdarzyła, to jest to, że nie przez przypadek młode, radykalne kobiety miały do czynienia z osobami, które molestowały je seksualnie i to byli chłopcy, dorośli mężczyźni, często uchodzący i czujący się zapewne feministami, którzy walczą o prawa kobiet i o równość kobiet i mężczyzn i niemniej jednak są przesiąknięci zwyczajami, obyczajami i normami, które funkcjonują wciąż jeszcze w społeczeństwie polskim. Więc to, czego mnie osobiście brakowało, to tego spojrzenia szerzej na to, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. I tylko jeszcze w takim razie chciałabym pokazać to, co obrazuje, jak wygląda akcja MeToo na świecie, gdzie macie Państwo ten bardzo niebieski kolor. To jest slajd, który pożyczyłam od moich studentek z Hiszpanii, które to przygotowały. Ten bardzo granatowy kolor pokazuje to, gdzie akcja MeToo była najbardziej aktywna i najwięcej ludzi reagowało, ale też prawdopodobnie nie przez przypadek ta Szwecja jest wybita najmocniej, ponieważ to właśnie w Szwecji zdarzyło się co najmniej trzy rzeczy. Po pierwsze, na akcję MeToo jako pierwszy zareagował rząd i powiedział, ludzie, no musimy coś z tym zrobić. Jeżeli tego jest tak dużo u nas, to znaczy, że dalece nie dobijamy do standardów, które głosimy, że mamy i to oznacza, że w naszych miejscach pracy, w naszych rodzinach i wśród naszych znajomych trzeba popracować nad tym, co jest przyzwoite, co jest dozwolone, a co nie. Czyli władza poczuła się wezwana do obowiązku, aby narzucić pewną politykę społeczną, która będzie sobie z tym radzić. Druga rzecz, bardzo często podejmowana przez naszych polityków, polega na tym, że jeżeli Państwo spojrzycie na ilość gwałtów na 100 tysięcy w krajach najróżniejszych, to Szwecja i kraje skandynawskie w tym przodują. I przodują z paru powodów. Po pierwsze przodują dlatego, że to, co jest gwałtem w Szwecji, to, co jest gwałtem w innych krajach, dość mocno się różni. W innych krajach to pewnie nawet nie będzie molestowanie seksualne ujęte w kodeksie pracy. W Szwecji to już będzie zgwałcenie. To jest raz. Dwa, różnica jest również w gotowości do zgłaszania przestępstw. W Skandynawii ona jest bardzo wysoka,
W innych krajach jest niska. Kiedyś robiłam takie badania razem z Duńczykami na temat tego, jak wygląda przestępczość w Danii i w Polsce. I okazało się, że tak naprawdę średnia przestępczość w Danii i w Polsce jest mniej więcej taka sama. Oczywiście w statystyce Duńczycy byli dużo wyżej, my byliśmy dużo niżej. I jednym z powodów tych różnic było takie, że u nas skłonność do zgłaszania była bardzo niska, u nich skłonność do zgłaszania była bardzo wysoka. Jak wyglądała skuteczność ścigania przestępstw? Prawdę mówiąc, mniej więcej tak samo. W czym się zawierała różnica? W kulturze. W Danii, jeżeli Państwo przychodzicie zgłosić kradzież portfela, to Was sadzają, dają kawę, mówią, że natychmiast to załatwią, bardzo im przykro, zrobią wszystko, co w ich mocy i w ogóle bardzo przepraszają, że zawiedli, prawda? Po czym się portfel nie znajduje. W Polsce natomiast trochę to wygląda inaczej. Najpierw czekacie przez 3 godziny, bo policjantka i policjant biegają, bo nie mogą sobie znaleźć szklanki na kawę i lecą przy tym różne słowa, niekoniecznie ładne, prawda? Inni za te słowa dostają sprawy w sądzie. Następnie przekonują, że jeżeli się przyprowadzi złodzieja, to oni chętnie, a w ogóle proszę nie psuć statystyki. Czyli skuteczność jest mniej więcej taka sama. Myśl o skuteczności bardzo inna. Ale jest oczywiście i kolejny powód. Kolejny powód jest taki, że przy znacznie wyższej wrażliwości, znacznie wyższej skłonności do zgłaszania czynów i przy innym ujęciu definicji tego przestępstwa jest faktycznie bardzo dużo przestępstw seksualnych. I jednym z powodów, jakie tłumaczy się, dlaczego te przestępstwa seksualne mają miejsce, jest teoria, która mówi, w momencie, kiedy mężczyźni tracą grunt pod nogami, bo wprawdzie są dobrze wychowani i mówią o równości, ale wcale do tej równości nie są ani przygotowani, ani przystosowani, ani nie mają nic w zamian, to bywa, że nabierają skłonności do odbijania sobie właśnie w ten sposób, że pokazują swoją pozycję i siłę w podobny sposób jak mężczyźni w innych krajach. Czyli trzeba być ostrożnym i uważać z tym, że nie wszędzie jest tak, że tylko kwestia zgłoszeń i łatwości do zgłoszeń, ale te problemy naprawdę występują. Przy czym reakcja właśnie władz jest trochę inna niż reakcja władz gdzie indziej. I trzeba też powiedzieć, że dostrzegamy problem przemocy seksualnej i ludzie, którzy działają i robią coś, aby temu przeciwdziałać, są stosownie wynagradzani. Mamy tutaj do czynienia z tegorocznymi noblistami w zakresie pokoju. Oboje są tymi, którzy bardzo intensywnie, zastanawiałam się, czy również skutecznie, ale bardzo intensywnie walczą z przemocą seksualną, a obok ta pani to jest Katrin McKinnon. To jest kobieta, która z jednej strony jest autorką takiego stwierdzenia, że seks uprawiany przez kobiety, jest zawsze, znaczy jeżeli kobieta wchodzi w relacje seksualne, to zawsze jest to gwałt. I oczywiście to zdanie oburza prawie wszystkich, no bo jednak przesada. Ale jeżeli się zobaczy, z czym się to wiąże, ona wiąże to z następnymi dwoma prostymi zdaniami, które sobie pozwolę przytoczyć. Z jednej strony mówi o tym, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to, jak wygląda kształt prawa, to, jak wygląda kształt polityk, nie jest produktem, który wynika z doświadczeń, potrzeb, interesów kobiet. To prawo nie jest neutralne płciowo. To prawo jest stworzone przez mężczyzn i nawet wtedy, jeśli sądzą, że robią to w interesie wszystkich, robią to głównie w interesie swoim. Również dlatego, że nie mają dostępu do doświadczeń innych osób. I oczywiście bywa tak, jak pod wpływem akcji Me Too jeden z młodych ludzi napisał, dopiero teraz zrozumiałem, bo kiedy powiedziałem, że dla mnie nawet kiepska randka to jest fajna randka, dlatego że to jest coś nowego, a moja koleżanka mi odpowiedziała, dla mnie randka w ciemno jest ciemno, nie jest niczym fajnym, dlatego że grozi mi zgwałceniem. Przyznał, że nigdy nie brał pod uwagę tego, że na randce może być zgwałcony i przyznał, że dopiero wtedy sobie uświadomił, że w zasadzie zarzucanie kobiety, że sama chciała, jest zupełnie bez sensu, ponieważ większość z nas robi wszystko,
żebyśmy nie zostali okradzeni i nie zostali zgwałceni. Natomiast Catherine McKinnon stwierdziła również, że w momencie, w którym rzeczywiście w społeczeństwie dojdzie do tego, że będziemy mieli równość, to równość przestanie być słowem, a stanie się faktem i w momencie, kiedy stanie się faktem, takie zjawiska jak seksualne molestowanie, czy rasowe poniżanie, czy gorsze traktowanie ludzi ze względu na identyfikację płciową czy orientację psychoseksualną przestanie mieć znaczenie. W związku z tym tutaj też jest ważne, żeby zrozumieć, że kiedy mówimy o równości, to ostatnią rzeczą z tej perspektywy, z perspektywy MeToo i z perspektywy przeciwdziałania przemocy seksualnej jest próba dociągania kobiet do pozycji mężczyzn. Jeżeli chodzi o gwałty, gwałty są popełniane zarówno na kobietach najczęściej, jak i na mężczyznach. I najczęściej popełniają te gwałty mężczyźni. Więc nie chodzi o to, żeby teraz raptem kobiety dobiły w statystyce do gwałtów, którymi aktorami są mężczyźni. Nie chodzi o to, żeby teraz kobiety były tymi, które popełniają równie dużo przestępstw różnego sortu, co widać w zakładach karnych. Chodzi o to, żeby w inny sposób uregulować rzeczywistość, która będzie brała pod uwagę zarówno interesy jednej, jak i drugiej grupy. Teraz właściwie cytuję artykuł 33 Konstytucji. Natomiast to może potrwać, dlatego że jak Państwo widzicie, akcja MeToo zrobiła bardzo wiele w zakresie przerwania ciszy, przerwania tego cyklu zawstydzenia, jaki spada na ofiarę, która doznaje przemocy seksualnej i rzeczywiście często latami nie jest w stanie o tym powiedzieć. Akcja MeToo sprawiła, że przez fakt, że żeśmy się rozejrzeli i zobaczyli, że jest to tak powszechne, dostrzegliśmy, że mamy z tym problem i że ten problem wymaga rozwiązania. Ale to nie jest tak, że to będzie takie proste. Macie Państwo na slajdzie trzy kobiety. Jedna to jest Anita Hill, która w 1991 roku, w czasie kiedy Clarence Thomas był zaproponowany na sędziego Sądu Najwyższego, stwierdziła, że kiedy z nim pracowała, on ją po prostu molestował seksualnie. To wywołało niesamowitą reakcję w całej Ameryce na wiele, wiele lat. Anita Hill została rozjechana przez wszystkich mężczyzn, a jeszcze rozjechana na dodatek przez wszystkie czarne kobiety. Ponieważ uznano, że raczej powinna była milczeć, niż zagrażać czarnemu kandydatowi do Sądu Najwyższego i co więcej, powinna milczeć, bo nie wypada w takim świetle stawiać czarnego kandydata, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w seksistowskiej Ameryce uznaje się, że czarni obywatele właściwie do niczego innego się nie nadają, tylko właśnie do seksu. Niemniej jednak ona to zrobiła i dzisiaj pewnie jesteśmy w innym miejscu nieco dzięki temu, ale nie bardzo. Bo kolejny kandydat, Kavanaugh, który nie inaczej się zachowywał i nie inne zachowania ma na swoim koncie, jednak przeszedł. Niemniej to, co się stało, to jest brak ciszy i być może już pewne zachowania byłyby niemożliwe. Obok macie Państwo zdjęcie w dawnych czasach bardzo popularnej prezenterki telewizyjnej, która została zwolniona z telewizji. Dlaczego? Bo była za ładna i rozpraszała mężczyzn, a prezentowała wiadomości. I to jest ten moment, kiedy musimy sobie zdać sprawę z tego, że lista, jaką mamy, gdy chodzi o przemoc seksualną, jest bardzo duża. I to są rzeczy, które najczęściej już rozpoznajemy. Zgwałcenie jest na pierwszym miejscu, ale jest wiele, o których oczywiście tu nie będę mówić, a które wymagałyby zupełnie odrębnego potraktowania, jak chociażby wykorzystywanie seksualne ludzi, którzy są w konfliktach zbrojnych, wykorzystywanie uchodźców w obozach dla uchodźców i w całej drodze, którą przebywają. Więc oczywiście to, że my odwracamy się plecami od ludzi, którzy mają prawo starać się o azyl w Polsce, powinien nam uświadamiać, że częściowo przyczyniamy się do tego problemu, choć wcale tego nie chcemy i sami nikogo nie gwałcimy. Ale to jest problem systemowy i to jest problem w tej chwili globalny. I wykorzystanie zarówno dzieci, jak i kobiet w tym procesie jest naprawdę wielkie. Stąd też i noble, które poszły. Natomiast ta cała lista
zmusza do zadania pytania, jak to się dzieje, w jaki sposób doprowadza się do tego, że to jest możliwe, że możliwa jest wokół tego cisza, możliwe jest przerzucenie wstydu na osoby, które tego doświadczają i na to, żeby sprawcy mogli normalnie funkcjonować. Operacja, o której powiedziałam, czyli wnioskowe ściganie przestępstwa zgwałcenia jest jednym z bardzo silnych elementów kulturowego przyzwolenia na zgwałcenie. Nikt tego tak nie powie wprost. Nikt również się nie zastanowi, skąd jest w ogóle w kodeksie karnym przestępstwo zgwałcenia. Jak sięgniemy tak w historii niżej, to zobaczymy, że pierwotnie było to przestępstwo przeciwko własności. To było przestępstwo, które zagrażało wartości, jaką posiadał jeden mężczyzna, a drugi mężczyzna mu zagrażał. Córki i żony miały być nietykalne. Stąd też nie przez przypadek w Skandynawii to prawo nazywało się prawem kobiet, kvinnelo. Przy czym nie było to żadne ich prawo. Chodziło o to, żeby jedni mężczyźni drugim mężczyznom nie ograniczali ich włości i wartości tego, co posiadają. Stąd też nie przez przypadek w momencie, kiedy w latach 60. i 70. doszło do zmiany prawa w Skandynawii, znów nazwano to prawo kvinnelo, prawem kobiet, ale już jako prawo kobiet mówiło ono bardzo wyraźnie. Tam, gdzie mówimy o przemocy, ona może różnie wyglądać i może być różnie oceniana i różnie traktowana, ale jest odrębna forma przemocy i tą przemocą jest przemoc w rodzinie, gdzie właśnie ze względu na to, że w rodzinie mamy prawo nie do zwykłego standardu bezpieczeństwa, ale do znacznie podwyższonego standardu bezpieczeństwa, musimy to potraktować inaczej i musimy to potraktować dużo surowiej. Z przerażeniem spojrzałam, gdzie jestem i która jest godzina. W związku z tym przejdę już teraz bezpośrednio do tego pytania, co się tak naprawdę dzieje, bo to, co żeśmy na poprzednim slajdzie widzieli, pokazuje, co wiemy, co znamy. Natomiast Johann Galtung, który się zajmuje przemocą od co najmniej 40 lat, naprawdę bardzo długo pracował, zanim stworzył ten trójkąt. I na początku ten trójkąt składał się właściwie z takiego boku, gdzie było to, co widzimy, i obok była przemoc kulturowa. I w ramach tej przemocy kulturowej mówił o tym, że to jest to, co jest w przysłowiach, to, co jest w tym, co dziecku mówimy od dziecka, czego dziewczynka nie może, co chłopiec musi, co chłopcu nie wypada. Chłopcy nie płaczą, dziewczynki nie gadają, dziewczynki są spokojne, dziewczynki są ciche, a chłopcy mogą bardzo dużo, ale nie wypada, żeby byli miękcy, prawda? To jest coś, co nie tylko nas się uczy, ale co my wchłaniamy i przejmujemy, i ta walka z genderem, która się odbywa w tej chwili, prawda? Gender niszczy Polskę i gender niszczy rodzinę. To prawda. Gender rzeczywiście niszczy pewien obraz rodziny i pewien obraz Polski. Niszczy obraz rodziny, która jest rodziną, gdzie jest głowa rodziny, która ma prawo zarządzać, ma prawo do wszystkiego, ma prawo mieć pieniądze, ma prawo dyktować, jak ja chcę, tak być musi. I niszczy pewnie również Polskę, która ma być Polską hierarchiczną, totalitarną, autorytarną, bez żadnej przestrzeni i gdzie kobieta ma się pilnować, a jej miejsce jest generalnie w domu. I to się wyczuwa, to się wie, jeżeli bierzemy właśnie baba z wozu koniom lżej, to możemy to wyczuć. Natomiast ta druga forma przemocy, przemoc strukturalna, to już jest ta forma, która się przekłada na to, jak tworzymy prawo, jak nadajemy temu prawu treść, jak to prawo następnie stosujemy. I doszliśmy również do tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co jest na wierzchu, to, co wychodzi, to, co staje się gwałtem, tak naprawdę jest poprzedzone również piramidą bardzo różnych zachowań, wśród których są takie elementy jak: panowie tacy są i się nie zmienią. To są zwykłe zaczepki. Nie znasz się na komplementach, nie znasz się na żartach, nie masz poczucia humoru, prawda? Pigułka gwałtu, dbaj o siebie sama. Czyli to są też już te elementy, które żeśmy sobie rozpoznali i
i je znamy. I w momencie, kiedy dochodzimy do tych systemowych źródeł przemocy, nie tylko uregulowanych w zgwałceniu, to zaczynają się schody, bo trzeba dostrzec związki pomiędzy nie tylko prawem karnym, ale prawem w całości i najróżniejszymi elementami. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wymieniam zaledwie kilka, ponieważ za słabo znam się na prawie spółdzielczym, bankowym i cywilnym, a gdybyśmy tam pogrzebali, prawdopodobnie byśmy znaleźli wiele. Jeżeli Państwo sięgniecie do kodeksów z przeszłości, to one są też świetną lekturą pokazującym, gdzie się tak naprawdę zaczynają nasze przekonania co do tego, od czego jest mężczyzna, do czego jest kobieta, dlaczego mężczyzna musi być zawsze biały, heteroseksualny i z niebieskimi oczami i głównie zdany do tego, żeby walczyć. I dlaczego kobieta ma być spokojna w domu i w kościele, prawda? Natomiast to są już te elementy, których znów raczej nie będę omawiać i raczej ewentualnie poproszę o pytania, gdzie krążą wokół kodeksów innych niż kodeks karny i przekładają się na to, co w praktyce, z czym w praktyce mamy do czynienia. My to powtarzamy non-stop, ale to, że to powtarzamy i to, że tak może być, pokazuje, że dotykamy właśnie tych obszarów, które promują genderową nierówność. Biologia sprawia, że w zasadzie mamy bardzo niewielkie różnice, jeżeli chodzi o nasz potencjał. Naprawdę. Nie ma różnic, jeśli chodzi o potencjał między osobami, które identyfikują się jako, między kobietami i mężczyznami, będę szła na skróty. Poza tym, że tylko kobieta potrafi urodzić. W pozostałych aspektach i jedni i drudzy tak samo się nadają i do opieki nad dziećmi, i do rządzenia, i do wykonywania poważnych zadań, jak i do kucharzenia, co widać, prawda? Co tak naprawdę też już widzimy. I w związku z tym te różnice, które występują i które występują systemowo, są pewnym takim pasem transmisyjnym, które pozwalają i przyzwyczajają nas do tego, że można ludzi traktować gorzej. I wreszcie jest obszar, do którego na co dzień nie przywiązujemy wagi, to znaczy on nas obrusza i uznajemy, że być może to jest nieeleganckie, ale nie identyfikujemy tego bezpośrednio z tym, czym to jest. To jest właśnie to, co byśmy nazwali przemocą kulturową, która się przyczynia w dużym stopniu do tego, że do przemocy seksualnej, faktycznej, fizycznej może dojść. W momencie, jeżeli można sobie pozwolić na to, aby ciało kobiety uprzedmiotowić, aby sprowadzić go do przedmiotu seksualnego i na nim zarabiać i aby tworzyć w przestrzeni publicznej asocjacje, które tu są wybrane bez wysiłku. Macie tego Państwo bardzo dużo i nawet wtedy, jeśli na to reagujemy niekiedy, to jednak szkody są uczynione, bądź też można powiedzieć, pewna wiedza i wizja tego, jak postrzegamy siebie, co jest przyzwolone, co uchodzi za kulturalne, co uchodzi za standard, pokazuje ten element, który prowadzi na końcu tej piramidy do tego, że z konkretną przemocą seksualną mamy do czynienia. I oczywiście to jest kolejny element. W momencie, kiedy dziewczynka w klasie drugiej i chłopiec w klasie drugiej uczy się tego, że intelekt to nie jest koniecznie to, co dotyczy dziewczynek, to później proszę się nie dziwić, że tak mało dziewczynek jest na Politechnice i proszę zobaczyć, że wystarczy akcja dziewczyny na Politechniki i się wszystko na Politechnikę i się proporcja dziewczynek na Politechnice zmienia. I oczywiście tutaj trzeba byłoby pokazać inny film w przestrzeni publicznej, która pokazuje, gdzie jest miejsce i dla kogo. Ilu mamy bandytów na pomnikach, zabójców, morderców, a ile mamy porządnych kobiet. I z jakiegoś powodu nie ma pomnika gospodyni domowej, co ciągle powtarzam i ciągle się o to dobijam, prawda? Bo to jest wyznacznik statusu. Więc prawdziwe wyznaczniki statusu są w tym, co się ceni, do czego się przykłada znaczenie. Nie mówię już w ogóle tutaj nic o języku. Natomiast to jest charakterystyczne. To dopuszczone nie przez przypadek, przez kościelne organizacje, jest elementem przyzwyczajania, wdrażania, takiego wtłaczania w to, do czego jest dziewczynka, do czego jest kobieta. I jeżeli tego uczymy w szkołach, to jest ten element, który trzeba dostrzec jako właśnie element kulturowego przyczyniania się do tego, z czym mamy do czynienia w efekcie, jeżeli chodzi o zgwałcenie. I to jest też ważne, żeby zrozumieć, że faktycznie jest tak,
że nie można stawiać zarzutu tylko i wyłącznie sprawcy. Ja sprawców nie zwalniam z odpowiedzialności, ale tutaj mamy do czynienia z obowiązkiem władzy do działania, który to obowiązek nie jest wypełniany. Przepraszam, jeszcze nie doszłam do tego, skąd ten obowiązek wynika, więc się na chwilę wstrzymam, ale tu chcę tylko pokazać właśnie kolejny przykład czegoś, co miało służyć przeciwdziałaniu zgwałceniom i molestowaniu seksualnego. Nie przeciwdziała się w ten sposób zgwałceniom i molestowaniu seksualnemu, mówiąc kobietom, mówiąc poszkodowanym, to jest wasza wina, macie się zabezpieczyć, to wy macie wziąć i zrobić coś, żeby tego nie było. Pilnuj swojego drinka. Nie. Jedna rzecz, która jest niezwykle charakterystyczna, jeśli chodzi o przestępstwa zgwałcenia, jest taka, że nigdy, nigdy osoba poszkodowana nie ponosi za to odpowiedzialności. I możecie mnie państwo z tego egzaminować, jeżeli chcecie. I tu jest oczywiście trochę bardziej delikatny, ale też wzorzec. Jak możemy sobie pozwolić, żeby się traktować? Jeżeli tak możemy się traktować, jeżeli to przystoi, tam stoją kobiety, które przygotowały te papiery. To one mają wiedzę, to one są mądre, ale zarówno im pokazujemy, do czego służą, jak i ci panowie wiedzą, do czego oni służą, nie mówiąc już o tym, że to jest trochę humorystycznie przez Martę Frey pokazane właśnie, jak ma to wyglądać. I może najsmutniejszy dla mnie obraz, ponieważ zrobiony przez osoby, które chciały dobrze. To było w ramach akcji równości w pracy. Równi w pracy, to się opłaca. I proszę zobaczyć, na co nas stać. Stać nas tylko na to, żeby podciągnąć właśnie kobietę do tego, żeby wyglądała jak mężczyzna i się od niego nie wyróżniała. To nie o to chodzi. Chociażby, żeby ten facet był w sukience, prawda? Ale nie. I z jakiegoś powodu mężczyzna w tą sukienkę nie wejdzie, nie będziemy o tym mówić. Ale to są inne przykłady tego, co się składa na kulturowe elementy przyzwalające na to, co nazywamy przemocą seksualną. Teoretycznie nic się tu nie dzieje, tylko że ponad połowa świata to są kobiety. A jakoś ich tu nie widać. A kiedy ona już wreszcie tutaj staje, to mamy do czynienia z niebezpiecznym eksperymentem i z trudnym do wytłumaczenia wyborem. I przepraszam, bo pewnie będę się w tej chwili powtarzać, natomiast to, co się dzieje przez tego typu działania, przez tego typu politykę i przez tego typu działania, które często są bez słów. Widzicie państwo obrazy i ich nie analizujecie. To nie jest tak, że zaczynamy bardzo intelektualnie pracować, jaki przekaz daje nam ten obraz. To jest coś, co w nas wnika przez osmozę i daje nam do wiadomości to, co może jest właśnie najgorsze, to znaczy bardzo wyraźnie pozbawia niestety kobiety poczucia sprawstwa, poczucia władzy nad swoim życiem. Bardzo często towarzyszy temu również, temu odczłowieczaniu, towarzyszy brak dbałości o własne interesy. Ona ma się poświęcać. Znaczy żadna kobieta nie ma się niczemu poświęcać. Niemniej jednak wdrożenie do poświęcania się prowadzi bardzo często do wdrożenia do tego, żeby być ciszej i żeby być mniej i żeby nie zabierać miejsca. I tutaj kulturowo można byłoby jeszcze długo dawać przykłady tego, między innymi wzory piękności i wzory tego, jak kobieta powinna wyglądać, również się na to składają. Na górze są tylko pewne przykłady i hasła, natomiast to, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej, przepraszam, znów się powtórzę, ale mnie prawdę powiedziawszy oburza, a tu oburza mnie to, że to się mówi i się nic nie dzieje. Pani minister pracy, która wychodzi i mówi, kobiety po 60 powinny zrezygnować z pracy, bo stanowią kapitał opiekuńczy. To jest, znaczy to nie jest śmieszne, to jest wstrząsające, a ta kobieta nie traci przez to funkcji. Uprzedmiotawianie ogromnej populacji kobiet, poza tym, że to jest głupie, to pozwolenie sobie na zakwalifikowanie kobiet w pewnym wieku do kapitału opiekuńczego, macie się wynieść stąd, prawda, jest naprawdę wstrząsający. Podobnie jak minister zdrowia, który wychodzi i mówi, że standardy okołoporodowe? Zapomnij, będzie tak, jak lekarz chce. Następnie minister zdrowia, który mówi, co?
Antykoncepcja doraźna? Proszę zapomnieć. Ma być na receptę, a ja recepty nie dam, bo nie chcę. I mnie naprawdę nachodzi taka myśl, jak to jest? Dlaczego w tym kraju tak łatwo jest zdobyć pigułkę gwałtu i dać ją dziewczynce, która obchodzi 18 urodziny, a ona nie może dostać doraźnej antykoncepcji? A jeśli się będzie chciała o nią postarać, to będzie musiała nie tylko zapłacić, nie tylko chodzić do lekarza, ale jeszcze mieć szczęście trafić na takiego lekarza, który jej tą receptę przepisze. I w tych warunkach cała społeczność jest oczywiście przeciwko niej, no bo skoro ją zgwałcili, to znaczy, że jest łatwa. Prawda? Także to są elementy, które sprawiają, że to, co się mieści zarówno w kulturze, jak i w sposobie używania prawa, prowadzi, jest elementem tego, co prowadzi do przemocy seksualnej, no ale wreszcie przechodzimy do instrumentów przeciwdziałania przemocy. To są, proszę Państwa, dwa przepisy. Jeden jest z konwencji SIDO, drugi jest z konwencji o przeciwdziałaniu przemocy Rady Europy. I to jest oczywiście jeden z tych przepisów, gdzie zarówno prezydent, jak i paru innych ważnych polityków mówiło, nie możemy przyjmować konwencji, bo to nam wszystko rozbija. Ten drugi przepis, znaczy to nie chodzi o to, żeby tutaj robić tak naprawdę konkurs, który przepis jest skąd. Chodzi o to, żeby pokazać, że te oba przepisy mają niemal tą samą treść. I pierwszy przepis pochodzi z konwencji SIDO. Konwencja SIDO to jest konwencja o przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec kobiet. Została przyjęta i stanowi część polskiego prawa od 1982 roku. Od 1982 roku powinniśmy to wdrożyć, co nam się nie udało. Natomiast ktoś, kto mówi, że to jest coś, co nie może być przyjęte w prawie polskim, mówi nieprawdę, bo jak widać, to nie powinno stanowić problemu. Natomiast to są właśnie te działania, które moglibyśmy podjąć i które powinniśmy podjąć, żeby doprowadzić do tego, żeby usunąć z przestrzeni publicznej narażenie ludzi na przemoc seksualną. I faktycznie najczęściej tej przemocy doświadczają kobiety. Natomiast ja się zawsze staram mówić o tym w języku neutralnym, ponieważ myślę sobie, że mężczyźni są dużo częściej narażeni na przemoc seksualną, niż są gotowi to przyznać, bo jednym z powodów, dla których mężczyzna nie może przyznać, że doświadczył przemocy seksualnej, jest to, że wtedy grozi mu, że zostanie sprowadzony do kobiety. A czy jest coś gorszego dla mężczyzny, niż być sprowadzonym do roli kobiety? Ja teraz cytuję więźniów, którzy mówią, że nie ma nic gorszego, jak być sprowadzonym do roli kobiety i dobrze byłoby, żebyśmy to mogli zmienić. Zarówno dobrze byłoby to dla mężczyzn, jak i dobrze byłoby to dla kobiet. Czyli wracając już na koniec, czym jest przemoc seksualna? Czego wymaga wolność seksualna? Czego wymaga autonomia seksualna? Wolność seksualna tak naprawdę pozwala na to, żebyśmy zadawali nieprzyzwoite pytania i zwracali uwagę na rzeczy, które nie mają znaczenia. I myślę, że jeżeli z tego zdamy sobie sprawę, to przynajmniej w dyskusjach, jakie występują, będziemy w stanie rozróżnić, z czym mamy do czynienia, a bądź też z kim mamy do czynienia, kto prezentuje jaki punkt widzenia i jaki pogląd. Wszędzie tam, gdzie będziecie Państwo pytać, co robiła, czy lubi seks, ilu miała partnerów seksualnych, bądź ilu miał partnerów seksualnych, w co była ubrana. Tam wszędzie stoicie na gruncie wolności seksualnej, która jest wolnością ograniczoną do tego, żeby w sposób, który nie będzie budził dla osądzających to ludzi żadnych wątpliwości, oznaczało, że był wystarczający opór, bądź był wystarczający podstęp, prawda? Natomiast pytanie jest, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na autonomię i godność i wolność człowieka? Nie ma. Jeżeli chodzi o autonomię seksualną, tutaj mamy sytuację, w której, żeby warunki były spełnione dla autonomii seksualnej, potrzebna jest wiedza, kim jesteśmy i czego chcemy. Bo to, żeby czegoś chcieć, to ja muszę wiedzieć, znaczy potrzeba, ludzie, którzy mają poczucie, kim są, lepiej się orientują w tym, co chcą. Następnie muszą mieć warunki do tego, żeby to wyrazić w sposób nieprzymuszony. I teraz to, kim jesteśmy w warunkach polskich, oznacza, że w sytuacji, kiedy dziecko ma lat 15, powinno być przygotowane do tego,
aby umieć podejmować dojrzałe, samodzielne decyzje w sprawie swoich relacji seksualnych. To wynika z dwóch przesłanek. Jedną jest kodeks karny, który mówi w artykule 200, że współżycie z dzieckiem poniżej lat 15 jest zakazane. I to wynika jednocześnie z ustawy z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która mówi tak: uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela, uznając prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa, stanowi się, co następuje. Czyli nie ma wątpliwości i to jest jeden z problemów, jakie mamy przy projektach ustaw, które starają się tą ustawę usunąć. Że to, co tutaj przeczytałam w tej chwili, to jest zadeklarowane, podjęte przez władze zobowiązanie do przestrzegania tego, co się nazywa prawami reprodukcyjnymi. Prawami reprodukcyjnymi, które ta ustawa jest z 1993 roku, słowo prawa reprodukcyjne powstało w 1995 roku, ale treść jest właśnie taka. To na państwie spoczywa obowiązek, który wynika bardzo prosto. Jeśli 15 rok życia jest tym momentem, kiedy dziecko może, to znaczy, że w 15 roku życia dziecko powinno wiedzieć, kim jest i czego chce. I nie wiem, czy to się ma odbywać w ramach dobrych lekcji edukacji seksualnej, czy może w ramach dobrych lekcji filozofii, bo i to jest możliwe, ale muszą być to na pewno takie lekcje, które pozwalają doprowadzić do sytuacji, która nie występuje, to znaczy, która nie jest opisana w badaniach profesora Izdebskiego, a te badania pokazują jedno. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy wcale nie są tacy chętni na wczesną inicjację seksualną, a w każdym razie na tak wczesną, jak podejmują. Natomiast i dziewczynki, i chłopcy mają bardzo błędne wyobrażenie o tym, co powinni chcieć. Co powinni chcieć. I dziewczynki, i chłopcy, dziewczynki uważają, że tak wypada, tak muszą, muszą być cool, nie mogą odmówić. Natomiast chłopcy myślą, że o ich męskości świadczy gotowość 24 godziny na dobę do tego, żeby być sprawnym seksualnie. I jedno jest nieprawdą, i drugie jest nieprawdą. Natomiast trudno przerzucać ten obowiązek nieprawdy, która funkcjonuje na rodziców, bo nie od rodziców wymagamy zgody na to, żeby ktoś podjął współżycie seksualne z dzieckiem po 15 roku życia. Natomiast od rodziców wymagamy ewentualnie zgody na to, żeby zaprowadzić dziecko do lekarza, który ma tą poradę i ewentualne środki, które pozwalają na zachowanie zdrowia i decydowanie o sobie, przedstawić. Czyli tak naprawdę lekceważymy ludzi i przekazujemy tą wiedzę, że lekceważymy ludzi, nie liczymy się z nimi, również na podstawie ustaw, które obowiązują, ponieważ ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi, że żadne dziecko nie będzie przyjęte do lekarza. Czyli tutaj zaczynam od autonomii seksualnej, która mówi o dziecku, ale to również dotyczy ludzi, którzy są starsi. I to dotyczy tego, że wszystkie pytania, które żeśmy zadali przy ocenie, czy doszło do przemocy seksualnej, czy nie, w przypadku zgwałcenia i wolności seksualnej, są nieprzyzwoite i nie do zadawania w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z autonomią seksualną. Kończąc już, przejdę tylko do ostatniego slajdu, na którym macie Państwo kilka kazusów. Pierwszy kazus to jest sprawa z Irlandii. Irlandia nie podpisała konwencji, Irlandia podpisała konwencję, nie ratyfikowała i w Irlandii konwencja antyprzemocowa nie weszła w życie. Kazus dotyczy sytuacji, w której dziewczynka, kobieta, która oskarżyła człowieka o to, że ją zgwałcił, w trakcie sprawy sądowej ten sprawca został uniewinniony przez skład sędziów, przez jury, został uniewinniony od odpowiedzialności, bo ona miała na sobie bardzo atrakcyjne stringi. I uznano, że skoro miała takie atrakcyjne stringi, to miała ochotę na seks. I w związku z tym, skoro miała ochotę na seks, to nie możemy tutaj mówić o zgwałceniu. Czy widzicie Państwo błąd, jaki został popełniony w rozumowaniu zarówno składu sędziowskiego, jak i składu, jak i myślenia, które temu towarzyszy?
Błąd polega na tym, że bardzo możliwe, że ta kobieta włożyła atrakcyjne stringi, bo miała ochotę na seks. Bardzo możliwe, że miała ochotę na podryw. I bardzo możliwe, że właśnie jej o to chodziło. Natomiast to, czy dojdzie do seksu i czy akurat z tym konkretnym człowiekiem, zależy od dwóch osób. Od jej woli i od woli tej osoby. Z faktu, że coś na sobie miała, wyciąganie wniosków, że doszło do zgwałcenia, jest niepoprawne. Czyli jeżeli stoimy na gruncie autonomii seksualnej i tego, czego wymaga od nas konwencja, to musimy powiedzieć, że niestety nie ustalono, czy doszło do zgwałcenia, czy nie, a na pewno ustalono błędnie, że nie doszło, na tej podstawie, że miała na sobie majtki. To zdjęcie drugie to jest z bardzo głośnej sprawy, która oczywiście w niedawnym okresie została osądzona w tej chwili w Hiszpanii, tak zwana Wolf Case, gdzie tych panów, których Państwo widzicie, pięciu panów, jeden z nich jest byłym żołnierzem, drugi z nich jest policjantem, umówili się na to, że oni tego dnia wezmą i dorwą jakąś kobietę i ją zgwałcą. I dorwali i zgwałcili kobietę i dodatkowo nagrywali to jeszcze na telefon. Gwałcili ją prawie że jednocześnie, analnie, oralnie i waginalnie. Ona ukradli jej telefon, w związku z tym nie miała jak wezwać pomocy sama. Musiała poprosić o pomoc innych ludzi, którzy jej tej pomocy udzielili. Lekarze nie mieli wątpliwości, że doznała uszczerbku na zdrowiu i również na zdrowiu psychicznym. Co ustalił sąd? Jeżeli chodzi o Hiszpanię, Hiszpania od 2 lat jest członkinią, znaczy ratyfikowała konwencję. Konwencja powinna być częścią prawa hiszpańskiego. Ale w Hiszpanii, w hiszpańskim prawie macie Państwo 2 artykuły. Jeden artykuł mówi o tym, że jeżeli jest przemoc fizyczna i przymus psychiczny, to wówczas mamy do czynienia ze zgwałceniem. Natomiast jeżeli jest brak przemocy fizycznej, to wówczas jest to inny, łagodniejszy rodzaj przestępstwa. Tam, gdzie nie możemy wykluczyć, że nie było zgody na te zachowania. Co świadczy w tym przypadku o zgodzie na zachowania, do których doszło? To, że kobieta nie stawiała oporu i to, że na jednym ze zdjęć, na jednym z tych ujęć filmowych, któryś z sędziów doszedł do wniosku, że ona właściwie się uśmiecha, czyli prawdopodobnie jest zadowolona, prawda? Czyli mamy tutaj drugi przypadek. Ten przypadek na szczęście wywołał w Hiszpanii ogromne poruszenie i ludzie protestują i prokuratura została zmuszona do tego, żeby podjąć sprawę raz jeszcze. Patrząc na kodeks karny hiszpański, ten kodeks jest niezgodny z wymogami konwencji. Podobnie jak patrząc na polski kodeks karny, jest on niezgodny z wymogami konwencji. Proszę mi wierzyć, zrobiłam analizę, która przeszła przez wszystkie ustawowe znamiona przestępstwa, ponieważ to, co jest w konwencji, nie musi być literalnie przełożone na kodeks, tylko musi faktycznie oddawać treść i ducha tego, co jest w konwencji. Czyli musi być to tak zrobione, aby było jasne, że przestępstwo zgwałcenia, przestępstwo seksualne ma miejsce wtedy, kiedy dochodzi do tej relacji bez zgody osoby. I oczywiście konwencja, wymagając tego, nie pozwala na to, żeby zostawić sobie również wcześniejsze rozwiązania, tylko wymaga tego, żeby wszystkie te przepisy były jednakże oparte na autonomicznej zgodzie i były oparte na autonomii seksualnej. Natomiast w praktyce spotykamy się właśnie z takimi zdarzeniami i już ta ostatnia sprawa to jest dziewczyna, która została zgwałcona przez 2 kolegów na jej 18 urodziny z użyciem pigułki gwałtu. I też reakcja nasza społeczna jest taka, że w zasadzie wina jest po jej stronie. Czyli kończąc, jeśli osiągnęłam to, że macie Państwo jasność, że wprawdzie nasze prawo, jako nie jedyne, bo hiszpańskie pod tym względem i irlandzkie również odstaje od konwencyjnego ujęcia. Natomiast konwencyjne ujęcie pozwala odejść i rozwiązać problemy, które mamy dotychczas, gdzie się skupiamy tylko na przemocy i skupiamy się na podstępie i skupiamy się na elementach, które dotyczą tak naprawdę
zachowań zewnętrznych bez badania woli człowieka, a proszę zauważyć, że może być seks, który jest niezwykle brutalny i może być seks, który jest całkowicie brutalny i całkowicie zgodny. Wszystkie praktyki BDSM, sadomaso są, o ile są zgodne i o ile są konsensualne, są bardzo mile widziane, prawda? Natomiast nie ma na nich w tej przestrzeni miejsca. Natomiast tutaj konieczność wprowadzenia przepisów, które będą naprawdę uwzględniały autonomię jednostki, po pierwsze sprawi to, że będziemy mieli do czynienia ze zgodnością między konwencją a kodeksem i to dobrze byłoby widziane. Po drugie, prawdopodobnie ma to szansę sprawić coś jeszcze. Zarówno męskość, jak i żeńskość może być wówczas inaczej postrzegana i inaczej oceniana. Może sprawić, że mężczyźni będą mogli płakać i być dalej w porządku i być dalej męscy i będą mogli wreszcie pokazać, że czasami są słabi i to też będzie okej. A kobiety przestaną być wciskane w role, które są wciskane, czyli takich, które są spokojne, ciche i nic nie robią. Dziękuję bardzo. Nie było w tym wykładzie ani jednej pozytywnej rzeczy na temat mężczyzn. Ale mimo to poprowadzę dalej ten naprawdę? Mi się wydawało, że mówię tylko dobrze o mężczyznach. Dobrze, kto z Państwa ma jakieś komentarze i pytania? Proszę bardzo. Ja chcę zadać takie pytanie. Na samym początku pani profesor powiedziałaś, że jeżeli dziewczynka we wczesnych swoich doświadczeniach będzie wtłaczana w rolę potulną, cichą, nie liczącą się, czy tam z nią się nikt nie liczy, troszkę wyśmiewana, trochę poniżana, to ona dorasta i właśnie staje się osobą, która nie będzie w stanie, nie będzie umiała, a nawet nie będzie wiedziała, że może decydować o sobie. Gdy zdarzy się to chłopcu małemu, to co się wtedy dzieje? Ale ten chłopiec jest tak samo wtłaczany w to, że nie może i jest do niczego? Ja myślę, że Ewa Wojdyło nawet lepiej na to odpowie niż ja, ale myślę, że może mieć podobne problemy. Przy czym, no właśnie, to bardzo ciekawe pytanie. To może byśmy poprosili Ewę Wojdyło o odpowiedź poważnie. Oczywiście. Ja dlatego zadałam tak troszkę prowokacyjnie, ponieważ to zabrzmiało bardzo genderowo. I pomyślałam sobie, że jest pewna... No, jest na pewno pewna grupa, pewna populacja chłopców, którzy na przykład są najmłodszym dzieckiem, a mają nad sobą starsze siostry, które ze względu na szczególną rolę w tej rodzinie mogą traktować go tak, że przyzwyczai się do roli, w której nic nie mogę, nie mogę się przeciwstawić, nie mogę się zdobyć na jakąś własną autonomię. Wtedy, gdy takie dziecko dorasta, to bardzo często ono nie stanie się ofiarą gwałtu, tak jak to bywa, bo rozumiem, że ta parabola dotycząca dziewczynek miała prowadzić do tematu naszego dzisiaj dyskursu, czyli ona może się stać obiektem przemocy seksualnej. Natomiast chłopiec nie musi dokładnie odwzorować tego samego schematu. Tym niemniej będzie w dorosłym życiu podporządkowany swoim powiem, nawykom, przyzwyczajeniom, temu wyobrażeniu o sobie i on nie zostanie gwałcicielem. Taką mam
Oczywiście nie wiem, czy ktokolwiek się tym tematem interesował i robił badania, ale znam wielu... Może zostać politykiem. Może zostać politykiem, oczywiście. Właśnie, Jacka, ja nie wiem, czy uda mi się zbornie zadać pytanie, ale najpierw chciałam nakreślić tło. Mianowicie mówiła pani profesor dużo właśnie o tym uczeniu dziewczynek bierności, że się nie może sprzeciwić, że nie jej rolą jest być aktywną i tak dalej. Ale jest też tak, że jest inny nieco model dziewczynki. I to wykryłam zresztą przypadkowo, chodząc sobie po portalach organizacji, które rzucają takie hasło stop seksualizacji naszych dzieci. One najczęściej sprzeciwiają się edukacji seksualnej i no i oczywiście wszelkim sprawom genderowym, to znaczy to, że jakby są inne opcje identyfikacji płciowej i tak dalej, ale zwracają też uwagę na zjawisko, że od bardzo wczesnego dzieciństwa, w zasadzie odkąd dziewczynki już chodzą na nóżkach, zaczyna się je ubierać najpierw na takie małe lolitki, a potem już dziewczynki w wieku późno przedszkolnym, wczesnoszkolnym, no już ewidentnie jakby są bombardowane rozmaitymi wzorami, które właśnie robią z nich lolitki, zarówno jak chodzi o ubranie, jak zachowanie. Zachowanie kokietujące. One sobie pewnie nie zdają sprawy z tego, co robią, ale tak są przyuczane. I teraz idąc dalej do tych wywodów o tym, czy miała stringi takie, czy owakie, jakby absolutnie nie negując tego, że nie znaczy nie i że musi być zgoda i że to nie ma być zgoda oparta na stringach, tylko na tym, czy akurat ten partner i akurat w tej chwili, czy w ogóle, to zastanawiam się, czy to nie jest też jednak tak, że kobiety, dziewczyny, dziewczynki kształcone w takiej kulturze, jak to powiedzieć, kokieterii, nie wiem, to kokieteria chyba nie jest dobrym słowem, to brakuje mi w tej chwili słowa, ale no więc właśnie do tego zmierzam. Czy to nie jest tak, że jakby gdzieś nie wiadomo, gdzie znaleźć ten punkt, w którym mężczyzna orientuje się, że to, co jakby spełnia wszystkie etapy gry, nie jest tą grą. Jest na przykład wyuczoną rolą, co do której na przykład, nie wiem, młoda dziewczyna się nie orientuje, do czego to może prowadzić. I też nawiązuje do akcji Me Too, bo ona bardzo silnie pokazała, że mężczyźni w ogóle się nie orientują, jakie ich zachowania są dla kobiet raniące, poniżające i tak dalej. I to też może wynikać z tej kultury, no właśnie tego, co moim zdaniem źle określiłam, kokieterią. A mnie się wydaje, że Ewa Sielecka doskonale pokazała pewien proces, który nastaje. To z jakiegoś powodu dziewczynka, która ma 5, 6, 7 lat, jeśli jest w takiej sytuacji, traci możliwość rozwijania się normalnie, zaczyna się wtłaczać, to nie jest na zasadzie zgody, ale wtłaczać w pewne wyobrażenie tego, jak powinna wyglądać i do czego powinna służyć. I to jest zresztą coś, co jest rzeczywiście niepokojące i tutaj się zgadzam, bo co da duże starania rodziców, żeby dziewczynka i chłopiec bawili się tymi samymi zabawkami, prawda? W sytuacji, kiedy w momencie, kiedy wychodzą na ulicę, to ta ulica operuje pewnymi obrazami, które właśnie poza refleksyjnie się przyjmuje i które wyznaczają, do czego jest dziewczynka i do czego jest chłopiec. Także to nie jest, znaczy to jest jedno, a druga rzecz jest taka, że prawdopodobnie wdrażanie konwencji antyprzemocowej wymaga tego, aby znacznie jaśniej i więcej mówić o tym, co wypada, co nie wypada i
nie dalej jak dzisiaj miałam taką dyskusję ze studentami z Niemiec, którzy byli bardzo zaniepokojeni tym, że w jaki sposób oni mają się pytać, czy ktoś czegoś chce, że na to nie ma miejsca w relacji. No to skoro nie ma na to miejsca w relacji, to trzeba to miejsce stworzyć. I oczywiście nie możemy zakończyć tego stwierdzeniem, że ktoś jest niekulturalny i nie potrafi się zachować, tylko musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie przez przypadek wyuczamy dzieci do postaw, które z jednej strony nakazują im ciszę, z drugiej strony nie liczą się z ich zdaniem i nie liczą się z tym, co one chcą, bo w momencie, kiedy dzieci wiedzą dość wcześnie, czego chcą i są uczone autonomii, to również grozi tym, że trzeba się liczyć z ich zdaniem. Liczenie się z ich zdaniem oznacza, że nie można ewentualnie krzywd, które się im robi, również seksualnych, zakwalifikować do kategorii fantazje, kłamstwa, wyobrażenia, obrażanie starszych, tylko trzeba potraktować ich jak partnerów. Potraktowanie dzieci jak partnerów rozwala pewien gmach, w którym dzieci, ryby i kobiety głosu nie mają. Także nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, ale tam... Proszę bardzo. Dzień dobry, Renata Migowska, Instytut Nauk Politycznych. Ja mam pytanie dotyczące wpływu przemocy ekonomicznej na przemoc seksualną. Chodzi mi w szczególności o gwałty małżeńskie i o sytuację, w której fakt, iż kobieta pozostaje podległa ekonomicznie. To już nie chodzi tylko o sytuację małżeństwa, oczywiście to dotyczy rozmaitych innych sytuacji. Partnerstwa też na przykład niesformalizowanego, w którym kobieta chociażby opiekuje się dziećmi, w każdym razie jest podległa finansowo w jakiś sposób, albo zależna finansowo, czy to od partnera, czy od jakichkolwiek innych osób, bo czasami dotyczy to oczywiście też osób, które nie są ojcem dziecka. Czy pani widzi jakieś rozwiązanie tego problemu? Bo ja sądzę, że ten rodzaj przemocy jest trochę trudniejszy. Trudniejszy w tym sensie, że nie da się go zwalczyć po prostu przepisem prawa, ani nawet sensownym egzekwowaniem, dlatego że taka kobieta nawet wyegzekwowawszy swoje prawo, po prostu nie będzie miała się gdzie podziać, nie będzie miała z czego żyć. Czy pani widzi jakieś rozwiązanie systemowe albo może innego rodzaju, które by było w stanie w jakiś tam sposób przynajmniej temu elementowi wpływu na przemoc seksualną zapobiec albo w jakimś tam sensie przynajmniej rozwiązać w jakiejś części ten problem. Dziękuję. Pani mówi tak naprawdę o pewnej polityce państwa i to ta polityka państwa, jeżeli weźmiemy mówię w dobrych intencjach, życząc wszystkim jak najlepiej, ale jeżeli się sięgnie do Anu Partanen, która pisze sporo na temat teorii miłości prawdziwej, która w Skandynawii dominuje, to założeniem jest to, że ludzie mają być samodzielni i niezależni. Tylko wtedy mogą być w relacjach dobrych i relacjach zdrowych. W związku z tym oczywiście w tych relacjach wykluczone jest przyjęcie tego, co występuje w artykule 10 Karty Praw Rodziny i to jest Karta Praw Rodziny przygotowana przez Watykan, w której to karcie czytamy następujący pasus, że wynagrodzenie za pracę winno być wystarczające do założenia i godnego utrzymania rodziny, czy to dzięki odpowiedniej płacy określonej jako płaca rodzinna, czy też dzięki innym środkom społecznym, jak zasiłki rodzinne bądź wynagrodzenie pracy domowej jednego z rodziców. Powinno być ono takie, aby matka nie była zmuszona do pracy poza domem ze szkodą dla życia rodziny, a zwłaszcza wychowania dzieci. Ale to jest oczywiście coś, co jest promujące nierówności i promujące w sumie uzależnienie, zależność, która może prowadzić do przemocy w rodzinie. Natomiast ja bym proponowała zrobić nawet w warunkach, które są, bardzo prosty zabieg. Jeżeli jedna osoba pracuje ciężko, ale za to jej nie płacimy, bo kwalifikujemy to do kapitału opiekuńczego, a druga osoba pracuje, być może też ciężko i za to jej płacimy, bo tą pracę sobie cenimy, to ten zarobek powinien iść po połowie na pół i również po połowie na pół powinny iść wszystkie idące z tym benefity dotyczące emerytury i innych elementów i powinny być na dwóch oddzielnych kontach, a trzecie sobie mogą robić razem ewentualnie, prawda? Poza tym to, co pani powiedziała
osobach doświadczających przemocy, to przepisy są jasne w konwencji. Ma to być tak, że osoba, która doświadcza przemocy, zwłaszcza seksualnej, i jeżeli żyje z takim człowiekiem, to ten człowiek ma opuścić to miejsce mieszkania, a nie inaczej. I jest charakterystyczne, że nasi posłowie rozpoczynają w tym momencie dyskusję o tym, ale zaraz, przecież prawo własności do mieszkania. Proszę zauważyć, nikt nie protestuje, kiedy aresztujemy człowieka i przenosimy go do innego mieszkania, że jakieś prawa własności mu zagrażają. To prawo własności jest rzeczą odrębną i z tym nie ma nic wspólnego. Te działania, które powinny być podjęte, mają służyć przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw. Więc wbrew pozorom, oczywiście najlepiej stworzyć takie warunki, w których ludzie mogą pracować, mogą zarabiać, mają dostęp do tanich mieszkań na wynajem, dobre drogi po drodze i stosunki pracy takie, że jeżeli szef się nie sprawdza, można tą pracę zostawić i mieć zasiłek na czas poszukania nowej pracy. To się sprawdza gdzie indziej i pozwala w efekcie przynajmniej częściowo unikać tego typu przemocy. Proszę. Karta Praw Rodziny pochodzi z października 1983 roku. Dobrze. Proszę bardzo. Z czasów papieża. Dobry wieczór, Krzysztof Śmiszek. Ja chciałem zapytać pani profesor, co pani sądzi na ta, jakie są rezultaty pani zdaniem akcji MeToo w Polsce? Czy mamy jakiś widoczny wzrost statystyk, na przykład zgłaszania molestowania seksualnego w miejscu pracy? Czy ma pani jakąś wiedzę na temat tego typu statystyk? Ale też tak, jak widzi pani, czy w ogóle widzi pani zmianę języka mówienia o przemocy seksualnej w debacie publicznej, w przestrzeni publicznej? Uważa pani, że w ogóle ta akcja w Polsce miała sens i ona wypaliła i czy cokolwiek przyniosła? Oczywiście, że miała sens, bo przełamała milczenie. Miała sens, bo nam uświadomiła. A korzystając z wiedzy pana koleżanki Karoliny Kędziory, mogę powiedzieć, że Karolina Kędziora bardzo wyraźnie powiedziała, że ta akcja, reprezentując swoje klientki, ona widzi, że ta akcja sprawiła to, że w tej chwili pracodawcy jednakże się liczą z tym, co się dzieje. To, co mi się nie podoba, to, że pracodawcy się boją. Ja bym nie chciała, żeby pracodawcy się bali. Ja bym chciała, żeby pracodawcy mieli poczucie, że potrzebne są standardy, bo myślę, że też to zostało uświadomione i teraz już trochę interpretuję słowa Karoliny. Zostało uświadomione to, że pracownik, który w miejscu pracy czuje się źle, czuje się zagrożony, czuje się poniżany, czuje się wykorzystywany seksualnie, a więc uprzedmiotawiany, gorzej pracuje bez względu na jego płeć. I że miejsce pracy powinno być w tym sensie, to zawsze będą konflikty, zawsze będą spory, ale pod tym względem powinno być miejscem bezpiecznym. I tak, dzięki akcji MeToo, co więcej, dzięki radykalnym feministkom z akcji MeToo, które odważyły się, no właśnie, trzeba się odważyć, żeby nazwać z imienia i nazwiska osoby, które lubimy, które cenimy, które były popularne w środowisku, tak dało, przyniosło pozytywny efekt. Proszę bardzo. Ireneusz Szemiński. Ja nie chcę tu bronić mężczyzn, ale wydaje mi się, że uwaga pana rektora była bardzo na miejscu. Ja ich nie chcę atakować. No niby nie chcesz, ale cała teoria, którą przedstawiasz, wydaje mi się jakoś jest niepotycznie jednostronna. Zresztą mam drugą taką grubą książkę, teraz ją czytam i to mnie uderza. Ja chciałem zwrócić uwagę po pierwsze na to, że wydaje mi się, że polskie społeczeństwo, tak jak społeczeństwa na Zachodzie zresztą, które tam te przemiany zaszły już dawniej, jest w wielkim procesie przemian i że rola kobiety, rola mężczyzny, którą na co dzień możemy znaleźć, a co więcej powiem szczerze, którą można odkryć jako będąc badaczem, socjologiem i nie feministą, to jednak jest ogromna zmiana. Ja mogę się powołać na badania, które już wiele lat temu były przeprowadzone, na badania, które zrobiliśmy w dwóch małych miastach, Mławie i Szczecinku. Jedno było w 1997 roku, drugie w 2008 roku, 10 lat temu, więc ciekawe, co było teraz. Niestety byłem taki głupi, że nie złożyłem stosownego tego projektu do NCN-u, to może jeszcze by dały pieniądze na to. Otóż w ciągu tych 10 lat, między 1997, a właściwie 2011, a 2008 roku, w przestrzeni małomiasteczkowych dwóch miast, prawda? Jedno 120 km od Warszawy, drugie chętam, wiecie przecież, gdzie ten Szczecinek jest. Okazało się,
że niesłychanie zmieniły się odpowiedzi, ja przynajmniej tak uważam, prawda, moja feministka, która była dawno tą doktorantką, uważała, że to się jej mało zmieniło, ale jeżeli na przykład deklaracja o tym, że prawa do pracy w domu, czy też obowiązek pracy w domu powinien mieć zarówno mąż, jak i żona, zmieniły się o 30% na rzecz równości obowiązków, to jest to olbrzymia zmiana. Podejrzewam, że takie badanie w tej chwili wypadłoby już zupełnie inaczej. Zresztą widać gołym okiem. Nie przypominam sobie z czasów mojej młodości, która już dawno była co prawda, ale coś jeszcze człowiek pamięta. Otóż nie przypominam sobie młodych mężczyzn, prawda, tatusiów, którzy chodzili wtedy z wózkami albo nosili dzieci na rękach, niemowlęta zgoła, się w ogóle nimi zajmowali normalnie, jakby byli matką. Otóż teraz jest to zjawisko całkowicie powszechne. Tymczasem twoje wywody jednak, droga pani profesor, są trochę tak, jakby w ogóle tych ról, zmiany ról nie było. Dowiedziałem się, że teraz, prawda, że teraz mężczyzna to nie powinien płakać i tak dalej. No ja to jednak jestem, identyfikuję się z pokoleniem kontrkulturowym, a już mam prawie 70. Jakoś mi się wydawało, że to wtedy w sposób zasadniczy zaczęły się i zmieniły się role społeczne mężczyzny i kobiety. Że to nie jest tak, że temu mężczyźnie nie wypada płakać, chyba że mamy teraz do czynienia z jakimś zjawiskiem no, restrukturyzacji tych norm, ale to zadać trzeba zadać pytanie i tych ról. Kto ich dokonuje i w jakiej sferze życia społecznego się one odbywają, bo tego mi tutaj trochę zabrakło. Chyba czymś innym są w tej chwili propagowane, zwłaszcza przez ostatnie 3 lata, a też głoszone nieustannie przez polski kościół, który się cofa do czasów, jakby była przed II wojną światową, do czasów Polaka katolika, nacjonalisty, prawda, wierzącego w starodawne jakieś obyczaje, to jest trochę inna kwestia niż to, co się dzieje naprawdę w społeczeństwie. Druga kwestia, to wydało mi się bardzo jednak ważny ten element, o którym pani profesor mówiła, to znaczy o przemocy seksualnej i sprawie sądzenia, bo to jest naprawdę bardzo dramatyczna sytuacja. Tylko chciałem przypomnieć swoją wypowiedź z naszej rozmowy na tej słynnej konferencji krakowskiej o kobietach, kiedy się okazało, że 2/3 sędziów w Polsce to są kobiety. I gadanie o patriarchalnych sędziach w polskich sądach naprawdę napawa mnie pewnym zdziwieniem. Otóż pani profesor, to mogę pani słów wyznać, powiedziała na to, że kobiety tak myślą systemowo. Dzisiaj przytoczyłaś zdanie kobiety minister. To jednak chciałbym usłyszeć czegoś, coś więcej na ten temat. Jak to się właściwie dzieje, że ta część tych kobiet wcale nie chce pełnić tych ról, o których tutaj jest mowa. I że to kobiety sądzą, kobiety znacznie częściej, nawet w przypadkach gwałtów, niż mężczyźni. Oczywiście policja to są same facety obrzydliwe, ta polska policja jest właściwie ciągle obrzydliwa dosyć, ciągle nie wprowadzono tam zasad etyki takiej zawodowej, która powinna towarzyszyć policji demokratycznej, no ale to jest inna kwestia. Jeszcze trzecia uwaga na temat Szwecji. No może w Szwecji są takie obyczaje, że naprawdę wszystko tam gra. Tylko ciekawy jestem, jak wygląda tak naprawdę jakby to zdrowie psychiczne Szwedów. Chyba nie najlepiej. Zacznę szybko od końca. Ja pokazywałam, że Szwecja zdaje sobie sprawę z tego, że przemoc seksualna, która tam występuje, jest nie tylko wynikiem tego, że ludzie częściej zgłaszają, a definicja wygląda inaczej, tylko że rzeczywiście problem jest. Natomiast bardzo dziękuję za to, co pan profesor mówił. Wydaje mi się, że to, że dzisiaj możemy mówić i że akcja MeToo nastąpiła i że możemy dzisiaj opowiadać o tym, co zdarzyło się kobietom 15-20 lat temu, to już jest znak zmiany. Ja prawdę mówiąc, przygotowując się, miałam taką refleksję, że nasze matki nie obroniły przed przemocą seksualną. My żeśmy się nie obroniły przed przemocą seksualną, a następnie nie obroniłyśmy przed przemocą seksualną naszych córek. I oczywiście w tym są również i synowie, i pewnie mężowie czasami też. Niemniej jednak to, że wreszcie doszło do tego, że to się powiedziało, to jest znakiem czasu. Poza tym faktycznie ja ani przez chwilę nie mówiłam źle o mężczyznach, ja mówiłam o systemie, w którym funkcjonują zarówno mężczyźni, jak i kobiety, z rolami, które są wyznaczone nierówno i z rolami, które są wyznaczone bardzo charakterystycznie dla mężczyzn i dla kobiet. Natomiast to, że mamy do czynienia z rewolucją obyczajową, na pewno, co więcej, mamy do czynienia z rewolucją, która polega na tym, że stary świat w tych układach się chwieje. I proszę zobaczyć to, że
I ten nowy świat, który wcale nie wiadomo, czy nastąpi, to jest świat, w którym się po pierwsze zwraca uwagę na to, żeby nie było rasizmu, nie było gorszego traktowania ludzi ze względu na wiek, ich stan zdrowia, orientację psychoseksualną, identyfikację płciową, płeć i parę innych rzeczy. To jest ogromna zmiana, aczkolwiek wcale nie jest pewne, że to zwycięży, bo reakcja, która na to następuje, ludzi, którzy są zainteresowani systemowo nad utrzymaniem patriarchalnego świata, który daje im władzę, pieniądze i dobre życie tylko dlatego, że są, jest oczywiście również silna. I mamy problem taki, że z tego, że dawniej po prostu mężczyźni byli, teraz muszą dostrzec wartości, które mają, niekoniecznie dlatego, że nie są kobietami, tylko dlatego, że są mężczyznami. Natomiast kobiety sędzie, no proszę, kobiety sędzie, kobiety sędzia, jak jest sędzia, kierowca, to wtedy to nie jest, to wtedy brakuje nam rzeczowników, które oddają kobiecy zawód. Natomiast Rosabeth Moskanter, która badała, dlaczego dochodzi do gorszego traktowania kobiet w przedsiębiorstwach i dlaczego te kobiety, które w tych przedsiębiorstwach dochodzą do wysokich stanowisk, zaczynają się zachowywać jak tak zwany token, tak samo jak mężczyźni, mówi bardzo prosto, ponieważ jest za mało kobiet. I pomimo tego, że w rejonówce, w sądach rejonowych jest najwięcej kobiet, to w dalszym ciągu pozwala na utrzymanie tego zdania w prawdzie, ponieważ kobiety są tam, gdzie są mało albo mniej znaczące. Kobiety są tam, gdzie mniej zarabiają. I oczywiście one nie sądzą. One sądzą tak, żeby im następna instancja nie uwaliła tego wyroku, po to, żeby się mogły spiąć. I jednak, jeżeli popatrzymy na tą piramidę, jeśli zrobimy następny trójkącik, to się okaże, że w Sądzie Najwyższym przy normalnych procedurach z jakiegoś powodu mamy sytuacje, w których tych kobiet jest mniej. I nie inaczej będzie na wyższych uczelniach i nie inaczej będzie w rządach. I w rządach, jeśli będziecie mieli Państwo kobiety, to może się zdarzyć tak, że będzie to kobieta, która będzie naprawdę polityczką. I częściej się zdarzy tak w warunkach, w których jest brak równowagi, jeżeli chodzi o równy status kobiet i mężczyzn, wpływania na politykę, na kształt tej polityki, na to, że dlaczego mamy tak dużo pieniędzy wydawać na produkcję broni i dlaczego mamy pozwalać na wycinanie lasów, kiedy to doprowadzi do tego, że za 20 lat nie będziemy mieli czym oddychać i że może inne problemy należałoby popatrzeć jako na problemy, które są główne. Dopóki tego nie będzie, to niestety musimy się liczyć z tym, że te kobiety, które funkcjonują w tym systemie, częściej będą zmuszone podporządkować się pewnym wzorcom. To samo jest z polityką. Dopóki nie będzie więcej, będą działały jak tokeny, czyli tak naprawdę jak reprezentantki i przedstawicielki. I nie jest przypadkiem, że w sprawach o zgwałcenia tak często sprawcę reprezentuje kobieta i nie jest przypadkiem, że kiedy trzeba zakomunikować najbardziej seksistowskie przepisy, wystawia się kobietę. Ale jeżeli popatrzymy na to systemowo, tak, nowe pokolenie jest inne. Ja mam wspaniałych zięciów i znam kupę fantastycznych mężczyzn, którzy rzeczywiście są partnerami i dzięki temu mają szczęśliwe życie. I oni, i ich partnerki. Natomiast jeśli popatrzycie Państwo na to od strony prawa, to jednak prawo wygląda właśnie tak. Każda kobieta może wziąć urlop rodzicielski bez względu na to, co robi jej partner. I partner może wziąć urlop rodzicielski pod warunkiem, że jego żona ma pełny etat. To nie jest równe. To w dalszym ciągu od strony władzy i systemu ustawiamy ludzi w pewnych wzorcach. I w tym sensie panowie są też ofiarami tego systemu. Natomiast powinnam puścić na koniec taki slajd Marty Frey, która mówi: lubię mężczyzn, mam dobre życie seksualne i jestem feministką. Proszę bardzo, pani Tania. Bardzo dziękuję. Joanna Pietrusiewicz, Fundacja Rodzić po Ludzku. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą debatę. Mam do ciebie takie pytanie. Czy my jesteśmy już gotowi do tego, żeby rozmawiać o przemocy seksualnej w kontekście opieki okołoporodowej? Czy jakby jest taka gotowość
w naszym społeczeństwie, jak ty to widzisz. Ja króciutko tak powiem o kontekście mojego pytania. Fundacja, w której pracuję od lat 22, zajmuje się monitorowaniem opieki okołoporodowej. Ostatnio przeprowadziłyśmy monitoring, gdzie sprawdzałyśmy, jak traktowane są kobiety podczas pobytu w szpitalu. I okazuje się, że prawie 20% kobiet doświadcza przemocy. Jest to przemoc i fizyczna pod tytułem przywiązywanie nóg do fotelu porodowego, szczypanie, poszturchiwania, a też wyzwiska, szantażowanie, wyśmiewanie. No możemy powiedzieć, że 20% to nie jest dużo, szczególnie jeśli przypominamy sobie, jak wyglądały sale porodowe 20 lat temu, ale to jest prawie 70 tysięcy kobiet rocznie, więc no to jest ogromna liczba kobiet, która doświadcza bardzo złego traktowania. I kiedy mówimy o przemocy seksualnej, to oczywiście natychmiast używamy sformułowania sprawca. I to, czy jesteśmy gotowi już na to, żeby w ogóle w taki sposób widzieć i ochronę zdrowia, że dochodzi do takich sytuacji, nazywać to po imieniu, bo no trochę patrząc na to, jak ciągle pacjent jest traktowany w szpitalach, to jego autonomia zostaje przy wejściu na izbę przyjęć, że prawo do informacji, godność pacjenta, bo on nie ma kompetencji, więc nie ma prawa wypowiadać się w sprawie swojego zdrowia, bo lekarz wie więcej. Natomiast no, sprawa opieki okołoporodowej ma to do siebie, że to jest bardzo taki wrażliwy moment w życiu kobiety. Dlaczego lekarz, a nie lekarka? Dlatego, że lekarzy jest trochę więcej, ale oczywiście sprawcy, to dotyczy lekarzy, lekarek i położnych, które też są głównie kobietami. No, patriarchat, nośnikiem też są kobiety przecież patriarchatu. Natomiast to dotyczy tej grupy zawodowej i pewnej nierówności. Czy ty widzisz już taką szansę, żebyśmy o tym mogli rozmawiać? Bo kiedy mówimy o medycynie przez wielkie M, kiedy mówimy o lekarzach, lekarkach, no gdzieś w nas jest taka czy zgoda na to, że możemy tą swoją autonomię i prawo do decydowania odłożyć. Ja mam taką refleksję, że lekarka bądź lekarz, którzy są na takim oddziale i traktują w ten sposób pacjentkę, w momencie, kiedy będą pracować w Szwecji, we Francji, w Niemczech, natychmiast będą przestrzegać praw, będą rozumieli, że trzeba się liczyć z tym, czego pacjentka chce. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest systemowe. Ale Joanna Pietrusiewicz jest odpowiedzialna za to, że w Polsce w pewnym momencie rzeczywiście przywiązywało się wagę do warunków, w jakich kobiety rodzą. I sporo się w tym względzie zrobiło. I to, że w tej chwili mamy 20% kobiet, które znowu doświadczają przemocy, to dla mnie jest to znak, że się cofamy nie przez przypadek. Pewne rzeczy nie są przez przypadek i najwyższy czas, żeby dostrzec, że dziś w ten sposób traktujemy kobiety, które rodzą, jutro w ten sposób potraktujemy nas samych w momencie, kiedy będziemy szukali pomocy w szpitalu, bo no to właśnie, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że kobiety są wykorzystywane jako ten element, one się muszą poddać, bo jednakże urodzić trzeba, chociaż szczerze mówiąc lepiej rodzić w domu przy pomocy duli i położnej. I może to by należało promować, tym bardziej, że akurat poród to nie jest choroba. A to, że żeśmy to zmedykalizowali, też nie jest przypadkiem. Natomiast, proszę Państwa, proszę zobaczyć, że to są pewne takie objawy cofania się, które można potraktować jako reakcję na bardzo wyraźne żądanie równego prawa. Akcja Me Too jest tego elementem, żądanie tego, żeby wreszcie wyjaśnić przemoc seksualną, gwałty w kościele wykonywane wobec dzieci i przyzwalane na gwałty przez opiekunów, które tymi dziećmi się opiekują w ramach instytucji kościelnych. To jest coś, co idzie w parze i ja w tej parze widzę chociażby pana prezydenta, który wychodzi i on sobie pozwala na to, żeby to powiedzieć. Najpierw pozwala sobie na to, żeby powiedzieć, że po pierwsze proszę nie przestrzegać konwencji antyprzemocowej. Człowiek, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie konstytucji, w ramach konstytucji jest porządek prawny, ale w tej chwili on nawet idzie do przodu i nie widzi tego, że to jest nieprzyzwoite i bardzo groźne, kiedy pan prezydent mówi, że on w zasadzie może wziąć pod uwagę, żeby wprowadzić prawo, które będzie zakazywać promocji
homoseksualizmu wśród młodzieży, prawda? W warunkach, w których mamy młodzież, akurat właśnie ludzi młodych, którzy bardzo często popadają w depresję, popełniają samobójstwa, mają próby samobójcze z tego względu, że są nieheteronormatywni. W związku z tym takie dążenie do tego, żeby stworzyć znowu twardego mężczyznę, stworzyć, bo tak nie jest. Rzeczywiście te zmiany nastąpiły, są groźne i można powiedzieć tak, to jest efekt tego i już się tego nie da przeprowadzić, bo jednakże to, co się stało, te przemiany społeczne i zupełnie nowe relacje do tego nie doprowadzą, ale można się też liczyć z tym, że w ramach tworzonych polityk, dawanych bądź odbieranych pieniędzy i jednakże promowanych pewnych wzorów, można się też cofnąć. Profesor. Ja nie mówię jako autorytecie. Pan profesor Szawarski, poproszę. Zbigniew Szawarski. Ja myślę, że jest coś takiego w naszym społeczeństwie, co można by nazwać oswojonym złem. Złem, które jest, z którym pogodziliśmy się, którego na co dzień nie dostrzegamy właściwie, a które ma niebywale potężne, destruktywne konsekwencje. Takim złem jest oczywiście przemoc we wszelkich wymiarach, nie tylko w wymiarze seksualnym. Takim złem jest obojętność wobec istot bezbronnych, wobec krzywdy, najsłabszych, najbardziej kruchych, dzieci, małoletnich, ludzi starych, ludzi chorych. Takim złem jest wszechobecne i coraz bardziej agresywne chamstwo, łącznie z chamstwem władzy, postępującym, rozwijającym się, i my tego już nie dostrzegamy. My przystosowaliśmy się do tych warunków, w jakich jesteśmy, bo inaczej trafilibyśmy do tworek, dawniej się mówiło, ale to można w tych warunkach naprawdę mieć poważne zaburzenia psychiczne. Ja zajmuję się etyką prawie całe życie i mam poczucie w tej chwili ogromnej klęski osobistej, bo to, czego całe życie uczyłem, nie pozostawia żadnego śladu ani pośród moich studentów, ani też osób, z którymi miałem do czynienia. Weźmy tą władzę. Władzę, która kłamie, która łże, która nigdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, obietnic, bez względu na to, jaka to jest formacja. Tego typu władza jest złem. Oczywiście, że jest złem, bo zamiast pomnażać sumę dobra we wszechświecie, jak to mówiono w XIX wieku, zwiększa raczej sumę zła we wszechświecie. Jak w tej sytuacji powinien zachować się człowiek rozumny? Jaka strategia wydaje mi się strategią racjonalną? Otóż jeśli chcemy, jeśli zależy nam na tym, żeby przeciwdziałać owemu oswojeniu zła, pogodzeniu się ze złem, to po prostu nie możemy milczeć. Nie możemy milczeć. Musimy na każdym kroku mówić, że pedofilia jest złem, że lekceważenie potrzeb osób niepełnosprawnych, niedostrzeganie ich potrzeb, ich prawa do życia z godnością, do pracy z godnością jest ważne, że ludzie samotni, starsi umierają w warunkach straszliwych niekiedy, zapomniani, opuszczeni, że elderly abuse jest o wiele większym abuse, przemocą wobec starszych, nadużyciem starszych, niż nam się wydaje, ale my tego nie widzimy. To jest to zło niewidoczne, zło oswojone, bo to nie jest nasz ojciec, nasz dziadek, nasz najbliższy krewny, ale gdzieś sąsiad i my nic nie robimy. Dlaczego nie robimy? Bo to jest niewygodne. Bo to wymaga działania. A jednak każdy z nas, i na tym polega osobliwy paradoks, ma pewną władzę. Ta władza zaczyna się od tego,
czy decydujemy się karcić nasze dzieci, czy nie. Używać takich czy innych sankcji wobec studentów, mniej lub bardziej racjonalnych, mniej lub bardziej chamskich, czy po prostu postąpić tak lub inaczej. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy władzę, władzę głosowania na przykład, władzę wyboru i nie bardzo nam się to chce wykorzystywać. I ja nie widzę w nas gotowości do użycia naszej indywidualnej siły, a masa krytyczna, jak Państwo doskonale z fizyki wiedzą, bierze się stąd, że dodając atom do atomu, no, tworzy się masę krytyczną i albo mamy Czarnobyl, albo mamy elektrownię atomową, która wytwarza pożyteczny prąd. Bardzo dobrze, że zaczynamy wreszcie mówić publicznie o tym, co jest wokół nas złe. A tego zła jest bardzo dużo i mam wrażenie, że suma owego zła, podobnie jak suma głupoty, która także jest zła, nieustannie rośnie. Dziękuję. Bardzo pesymistyczne. Bardzo proszę. Tomasz Strączek, bardzo dziękuję za wspaniały, braworowy wykład, pani profesor, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden tutaj szczegółowy aspekt, który wydaje mi się ma dosyć takie, że tak powiem, szerokoplanowe działanie na w ogóle cały problem równouprawnienia w Polsce i właśnie wszędzie, w każdym kraju. Otóż zapominamy o semiotycznym charakterze kultury. To, co mówimy i to, jakie jest prawo, to za mało. Na przykład istnieje język, który formułujemy poprzez to, jak się zachowujemy i poprzez to, jak wyglądamy. Jakich używamy ubrań w różnych okolicznościach. I wydaje mi się, że edukacja w tej materii powinna być bardzo intensywna, ponieważ jeżeli młoda dziewczyna nie używa takiego stroju, jaki gwarantuje jej większe bezpieczeństwo, to wysyła sygnał, który może być dla niej niebezpieczny. Ja wiem, że to brzmi bardzo, że tak powiem, ryzykownie w świetle tego, co usłyszeliśmy. Tym niemniej semiotyczny charakter kultury, także semiotyczny charakter kultury, to coś, z czym nie możemy dyskutować, to coś, co musimy wziąć pod uwagę. A dlaczego ona ma się uczyć? Tego ja wprawdzie podążam za profesorem w kierunku 70, ale jego śladami. Natomiast w moich czasach uczono młode panny, jak się mają ubierać. Tak. I to wcale nie było, że tak powiem, czymś, co... Ale dlaczego? Dlaczego mamy młodą pannę uczyć? Bo policja też to robi. Policja w takiej instrukcji przeciwdziałania zgwałceniom nie mówi, po pierwsze, nie gwałć. Jeżeli myślisz, że zgwałcisz, chodź z dzwonkiem i gwiszcz. Albo chodź z kolegą. Jeżeli nie możesz, jeżeli w windzie napadasz na kobiety, idź na piechotę. Jedź z kolegą w windzie. Jeżeli myślisz, że jesteś niebezpieczny, zgłoś się na policję, prawda? To powinien być komunikat. Tymczasem komunikat jaki jest, jest taki. Nie wychodź sama z domu. Jak wychodzisz, to zostaw informację, dokąd idziesz. Miej przy sobie, jak przeczytałam, ile osoba ma mieć przy sobie w tej torebce, to wyszło mi na to, że musi walizkę ze sobą nosić. Gdzie ma nie wsiadać, w co nie? Nie. Właśnie pytanie jest, jeżeli ona się może nauczyć, to on też się może nauczyć. To nie jest przeciwko mężczyznom. Niech pan rektor zobaczy. Uważam, że mężczyźni są zdolni do tego, żeby zachowywać się przyzwoicie, jeżeli zrozumieją jedną rzecz. Za zachowanie odpowiadamy my,
Nigdy druga osoba. A myśli pani profesor, że oni tego nie rozumieją? No to znaczy, dlaczego ona ma się ubierać w... że tak powiem, wpadam w słowo i bardzo przepraszam. Natomiast, że tak powiem, nieporozumienie właśnie polega na tym, że tak powiem, o czym pani profesor mówi i o tym, o czym ja mówię. Znaczy, my wymagamy od ofiary i przestępcy, żeby oboje zachowywali się przyzwoicie. Nie. Bycie... W momencie, kiedy jesteśmy, zachowujemy się przyzwoicie. I nasz strój nie ma tu nic do powiedzenia. Nic. Nie. To znaczy, dobrze jest małej dziewczynce powiedzieć, że to ona wybiera ubranka i niech się ubiera jak chce, a nie, że ma być ubrana ślicznie i być śliczną dziewczynką. Natomiast dobrze jest jej nie mówić, że jest za gruba, zwłaszcza tak, tak samo młodej, jak i starszej. Natomiast to, w co jest ubrana i jak jest ubrana, to jest jej sprawa. Rektor Węgleński, że tak powiem, przykazał mi, żebym pojawiał się w garniturze i robię to od lat 20. Nie było żadnych takich przygód. Poprzez tutaj dyrektora muzeum, ale że tak powiem, sprawa jest, że tak powiem, cały czas tkwiąca w nieporozumieniu. Ponieważ tutaj, że tak powiem, profesor Krzemiński, jak rozumiem, mnie tutaj wesprze w tej rozmowie. Po prostu z kulturą się nie dyskutuje. Kulturę się tworzy. Kulturę się tworzy, ale kulturę się zastaje. Kulturę się zmienia. Jedna zmiana ma na tym polegać właśnie. Przestańmy obwiniać ofiary. Nie, obwiniać w porządku, natomiast ja swojej córce, gdybym ją miał, na szczęście uważałem i mam samych chłopaków. Jest pan szalenie stratny, ale... Tak, bo ból oddania córki innemu mężczyźnie jest po prostu koszmarem. Ona należy do siebie. Widzicie pan, musimy przerobić te... Człowiek należy do siebie. Rodzice dzieci wychowują. Rodzice dzieci wychowują i wpuszczają świat. I to załatwia też sprawę klapsów. To nie jest tak, że to nie jest. Rodzice muszą zrozumieć, że pomiędzy klapsem a gwałtem droga jest krótsza niż myślimy, okazuje się, co wynika z badań. Natomiast danie klapsa nie oznacza, że się jest złym rodzicem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kultura do tego na to pozwala i to wymusza. Natomiast, proszę Państwa, przepraszam, bo przywołam Szwecję, która oczywiście nie jest krajem idealnym, ale tam w 76 roku, jak zaczęto pracować nad tym, żeby wprowadzić artykuł 6 do kodeksu rodzinnego, który mówi, dzieci mają prawo do tego, żeby być wychowywanym bez przemocy fizycznej i przemocy psychicznej, to trwało tak, że te informacje na ten temat były nawet na mleku, na kubkach, wszędzie. I kiedy ludzie przychodzili do poradni, to im pokazywano, co robić, kiedy dziecko wrzeszczy, jest ohydne, nie słucha. Jak sobie z tym poradzić, żeby nie stosować przemocy fizycznej? I mimo to rodzice szwedzcy się zbuntowali i podali rząd szwedzki, który w 79 roku to wprowadził, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przegrali, ale wówczas ich premier nie mówił im, aha, przegraliście, tylko im wytłumaczył, kochani, czy szefa, który was wkurza, dajecie mu klapsa, czy kogokolwiek na ulicy, który was wkurza, dajecie mu klapsa, skoro stać was na to, żeby znaleźć formę komunikacji z dorosłym, poszukajcie tej formy komunikacji z dziećmi. Nasze dzieci mają prawo do szacunku nie gorszego niż my. To się tak odbyło. Profesorze, ratunku. Ja tylko częściowo wesprę pana profesora, ale natomiast chcę od razu powiedzieć, że droga pani profesor, w 76 roku wypuścili mnie do Sztokholmu z moją koleżanką Grabowską, kobietą, dyrektorem CEBOS, bo tylko dwójka z dziewięciu zaproszonych socjologów młodych została wypuszczona za poproszeniem. I tam zapoznałem się z jednym szwedzkim nauczycielem. I byłem w szkole u niego na lekcji, myślałem, że zwariuję. I zastanawiałem się, jak on wytrzymuje po 7 godzin, czy tam po 6 godzin z tymi dziećmi. On właśnie wytłumaczył, że dzieci w tej chwili nabrały prawa i mogą teraz donieść na rodziców, na nauczycieli i on nie może nic zrobić, bo nawet krzyczeć na nich nie może, dlatego że po prostu oni zaraz mu złożą skargę, co robią z upodobaniem. Więc naprawdę z tymi dziećmi jako aktorami równymi to taka trochę jak zwierzątami. Naprawdę jest całe bardzo aktywne stowarzyszenie
praw, równych praw dla zwierząt. No, ja kocham zwierzęta i uważam, że naprawdę bardzo dobrze się powinny traktować, ale jednakowoż nie przesadzajmy. Natomiast nie mogę się zgodzić z panem profesorem, że kultura to jest coś, co jest takie za stałe. To właśnie w Polsce zdaje się ta kultura w tej chwili się tak zastała, powiedziałbym, za sprawą kilku aktorów, a przede wszystkim za sprawą zastałego polskiego kościoła, który co prawda wewnętrznie jest różnicowany, ale ma jedno potworne oblicze, tradycjonalistyczne oblicze. I o ile trudno sobie wyobrazić polską demokrację bez kościoła, to w tej chwili jest to najbardziej wsteczna siła w tym kraju, oczywiście razem z PiS-em. Otóż mnie się wydaje, że tego aspektu politycznego nie powinniśmy zapominać, ale za tym się też kryje coś bardzo istotnego. Otóż mnie się wydaje, że w tej chwili nie tylko w Polsce, ale w całej Europie powstaje nie tylko duch nacjonalizmu, ale duch jakby powrotu do tak zwanych tradycyjnych wartości. I wobec tego tutaj mówienie o patriarchalizmie i o tym, że te biedne sędziny, ja w tej chwili już zapomniałem te cyfry, które miałem wtedy w Krakowie we wrześniu, bo tam jest prawie ponad 9 tysięcy sędziów, ale w tym 6600 kobiet. Więc po prostu nawet w tych wyższych instancjach, do których się odwołuję, to też tam są chyba kobiety, Moniko, tak rzadziej. Mi się coś wydaje. No. Dużo rzadziej. No, ale dostatecznie dużo, żeby jednak też mieć wpływ na decyzję. Otóż mnie się wydaje, że to jest po prostu kwestia, którą możemy przedefiniować. Powiedzieć sobie, zastanowić się nad tym, dlaczego pewien tradycyjny system wartości zaczyna dochodzić do głosu. Dlaczego on zyskuje popularność. I zyskuje popularność nie tylko u mężczyzn, którzy rzekomo mają z tego nieść jakieś interesy, i ci mężczyźni tradycjonalni są równie dziwaczni dla reszty mężczyzn, jak te kobiety, których zachowania nie bardzo umiesz wytłumaczyć moim zdaniem, bo mówienie, że one myślą systemowo, to jest żadne wyjaśnienie. Otóż mnie się wydaje, że raczej spójrzmy w ten sposób. Co mamy zrobić wobec tego, żeby ten system, ta otwarta kultura, która się zaczęła dynamicznie rozwijać, widać po języku polskim na przykład w ciągu ostatnich 20 lat, jak on się zmienia, jak on z jednej strony oczywiście ma stałe elementy, ale tam on jest właściwie zbiorem no, znaczących symboli, ja bym powiedział za mitem, prawda, które są wytwarzane, są słowa, które się pojawiają, później znikają, słowa, które niosą ze sobą całą smugę znaczeniową, cienie pewne, to wpływa na w ogóle nasze zachowania w sposób dramatycznie się zmieniające, a więc znowu nie traktujmy kultury jako takie raz dane na zawsze, taki pancerz, coś jak w rodzaju Freuda, ta kultura tutaj biedna nam zagraża i tak ten it musi tutaj się gdzieś jakoś spod tej maski i spod tej stali wydostać i po prostu walnąć od razu kogoś, zgwałcić jakąś kobietę albo tutaj zabić jakiegoś faceta, bo jest przeciwnikiem. No, nie dajmy się zwariować, no chyba jednak właśnie myślmy o tym wobec tego, jak wzmacniać te tendencje, które są w kulturze widoczne i wyraźne i jak wobec tego przeciwstawić się wobec tego naprawdę bardzo groźnego nie tylko dla Europy, nie tylko dla Polski, nie tylko dla Węgier, gdzie to widać bardzo wyraźnie, a dla całego świata łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, tej tendencji takiego cofania się na tradycje tradycjonalistyczne, na takie właśnie ściśle zarysowane, bardzo ograniczone role na przykład seksualne, na role, które będą jednocześnie w autorytarny sposób regulowały życie społeczne. Bo wydaje mi się, że tutaj leży problem. Dziękuję bardzo. Władza mikrofonu, Stanisław Obirek. Ja chciałbym zgłosić oddzielny głos wobec mężczyzn, którzy się poczuli atakowani przez panią profesor. Ja uważam, że pani profesor była wyjątkowo łagodna i to nie dlatego, że akurat bardzo cenię i lubię panią profesor Płatek, tylko uważam, że ta łagodność nie dotknęła. Pani mówiła o tym, że mężczyźni prawo stanowią. Proszę zauważyć, że od przynajmniej 3000 lat w religii dominują mężczyźni, Bóg Ojciec i tak dalej. W pierwszych tysiącleciach kobiety miały więcej do powiedzenia, boginie. Więc mi się wydaje, że to jest naprawdę poważny problem. No, Zeus jednak rządził wszystkim. Że mamy do czynienia z strukturami przemocowymi, nie tylko w prawie, ale i w religii. I religia jest, i tutaj się
moim kolegą, profesorem Krzemińskim, bardzo zgadzam. Religia jest niestety sojusznikiem przemocowych struktur i je wzmacnia. Oczywiście nie każda religia, ale jednak ta, która w tej chwili dominuje na przykład w naszym kraju, jest zdecydowanie po stronie przemocy i uważam, że należało więcej o tym powiedzieć. Dlatego czuję niedosyt, że pani profesor tak łagodnie się do mężczyzn odniosła. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przemysław Pleciński. Ja mam krótkie pytanie, daję, ale wagi ciężkiej też mi się wydaje. Mianowicie, mówiąc o przemocy seksualnej, a seks po angielsku, jak wiadomo, to jest płeć, przyszedł mi na myśl głośny proces rozwodowy mniej więcej 10 lat temu, gdzie ojciec córki chciał zabezpieczyć sobie prawa do kontaktów z nią, do widzenia się i tak dalej, tak jak to jest przyjęte. Natomiast matka, dobrze znana w Polsce, stwierdziła, że córka nie jest córką tegoż ojca i zagroziła badaniami DNA. Chciałbym się spytać, czy w takim przypadku dramatycznym to tak zwane ojcostwo DNA jest ważniejsze niż ojcostwo wynikające już z kilkuletnich co najmniej kontaktów z tym dzieckiem? Dziękuję. To może po kolei krótko, dobrze? Bo to będzie ze sobą powiązane. Oczywiście ja mogłabym wytłumaczyć, na czym polega fenomen pań sędzi w sądach rejonowych. I to jest bardziej złożone, ale powołując się na Kate Mann, która napisała taką książkę Down Girl, ona objaśniła, jak działa seksizm w połączeniu z mizoginią. Seksizm dzieli ludzi na lepszych i gorszych w zależności od płci biologicznej. Natomiast mizoginia, wbrew temu, co się przyjęło mówić, nie jest zaledwie niechęcią wobec kobiet i taką nienawiścią do kobiet, często w ten sposób to tłumaczy, tylko jest to pewien policjant, który z kolei dzieli kobiety na te, które są porządne, dobre i to są te kobiety, które wytwarzają, przetwarzają, reprezentują te stanowiska i ten punkt widzenia, te ideologie, które są charakterystyczne dla systemu seksistowskiego i te, które są niedobre, prawda? Te genderystki, te feministki, te stare baby, te wszystkie brzydkie, te, które nienawidzą mężczyzn. I to jest dość normalne, że kobiety, które nie stanowią większości i nie mogą narzucić pewnej wizji, którą posiadają, będą raczej skłonne do tego, żeby reprezentować ten punkt widzenia, który wynika z seksistowskich wymogów widzenia świata. To bym na to tak odpowiedziała. Odpowiadając na pana pytanie, powołam się na dwie rzeczy. Po pierwsze na Ruth Bader Ginsburg, która w momencie, kiedy pracowała nad sprawą Craig versus Boren, która teoretycznie była sprawą o dyskryminację mężczyzn, bo w stanie, którego to dotyczyło, kobiety, które skończyły 18 lat, mogły kupować piwo, natomiast tylko mężczyźni, którzy skończyli 21 lat, mogli kupować piwo. Dwie rzeczy się stały. Ona w trakcie, kiedy pracowała nad tą sprawą, jej sekretarka, która przepisywała jej rękopis, zwróciła jej uwagę, że w tekście wciąż powtarza się słowo seks. I mówi do niej tak, będziesz mówiła do sędziów, gdzie do 9 mężczyzn i zapewniam cię, że oni kojarzą i rozumieją to słowo inaczej niż ty byś chciała. Stąd też raczej zaproponowała, żeby używać pojęcie gender. I ono nam jest tutaj potrzebne, bo jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który mówi bardzo wyraźnie, że w zasadzie co do ojcostwa, to nie jest tak ważne, czy to jest biologiczny, czy nie jest biologiczny. Natomiast w konkretnych wyrokach może tak zapadać i proszę zobaczyć, że jest to konsekwencja dyskryminacji kobiet. W sytuacji, kiedy kobieta jest przypisana, konsekwencja, pierwotne jest to. Pierwotne jest właśnie to, że mówimy, że kobieta to jest istota cielesna przeznaczona do rodzenia i wychowywania dzieci. W momencie, kiedy ktoś jest przeznaczony do wychowywania i rodzenia dzieci, w momencie, kiedy przypisuje się jej rolę jako osoby, która ma tylko się tym zajmować, odcinając człowieka, który pełni rolę ojca, to konsekwencją tego jest taki wyrok.
Jeszcze za chwileczkę. Ja też wspominała pani, że kobiety i mężczyźni są, prawda, całkowicie zarówno kulturowo, jak i genetycznie jednakowi. Z wyjątkiem tego, że ktoś, kto jest wyposażony w jajniki, znaczy ktoś, kto nie jest wyposażony w jajniki i macicę, nie urodzi człowieka. No. Nie, ja wiem, tylko że, prawda, mężczyźni mają taki gen, który koduje hormon, który się nazywa testosteron. Kobiety też. Nie, mają inny. Ten sam testosteron, tylko gdzie indziej produkowany. Wszystko jedno. W każdym razie jest to różnica fizyczna. Natomiast zarówno Niemcy, jak i Rosjanie, mężczyźni mają ten sam gen. Natomiast Niemcy w okupowanych krajach nie gwałcili kobiet. Nie gwałcili kobiet. Natomiast Rosjanie jak najbardziej. Czyli wydaje mi się, że ta różnica kulturowa jest tutaj bardzo znacząca. Nie. Myślę, że to jest tak, że... Ale cieszę się, że pan rektor w zasadzie powiedział to, co jest ważne. Fakt, że mężczyźni posiadają testosteron, nie sprawia, że się w pewien określony sposób mają zachowywać. Testosteron jest hormonem, który jako jeden z niewielu, powtarzam teraz po Marii Pawłowskiej, ma swoją piosenkę, sztukę, książki na swój temat napisane. Natomiast większość mężczyzn ma testosteron. Na szczęście większość mężczyzn jednak nie gwałci i potrafi się zachowywać. Jeżeli chodzi o zachowania, mężczyzn w czasie wojny, zarówno Niemców, jak i Rosjan, to nie jest przypadkiem, że musieliśmy poczekać 70 lat od II wojny światowej, żeby zbadać to, co się ciężko bada, napisać i za bardzo chyba jednak nie rozpowszechnić książek, które mówią o burdelach prowadzonych dla niemieckich żołnierzy przez niemieckie władze, w których to burdelach najczęściej były osoby uznawane za takie, które mogą, ale już jak chodziło o burdele, to mogły tam być wszystkie, również te, które były brane w niewolę, bez względu na ich wiek. I sposób urządzenia wykorzystania seksualnego kobiet w czasie II wojny światowej był bardzo różny. Natomiast zarówno jedna armia, jak i druga armia gwałciła. Tylko, że armia radziecka miała bardzo dużą, złą sławę i nie wszyscy Rosjanie, którzy wchodzili do Berlina, gdzie wcześniej i na tereny niemieckie, gdzie wcześniej często kobiety popełniały samobójstwa, bo wiedziały, że oni przyjdą i będą gwałcić, nie wszyscy również spośród nich gwałcili. Natomiast zezwierzęcenie było po jednej i po drugiej stronie, przy czym prawdopodobnie w armii rosyjskiej nie było przepisów i nie było specjalnych rozporządzeń niemieckich, że żołnierze powinni wchodzić w relacje seksualne tylko z osobami właściwej rasy, bo w przeciwnym razie będą popełniać przestępstwo. Natomiast z prostytutkami mogli. I naprawdę polecam w tej chwili kilka książek, które wreszcie się na ten temat ukazały. Dotyczą również Polek, które były przetrzymywane w obozach koncentracyjnych, w tak zwanych pufach, o których też nie chcemy wiedzieć. I nie przez przypadek, chyba do dzisiejszego dnia odmawiamy im stosownego uznania i odszkodowania. Proszę bardzo. Dobra. Grażyna Bieniaś, edukatorka seksualna. Ja bardzo chciałam podziękować za wykład pani profesor, ponieważ on w taki bardzo lapidarny i klarowny sposób pokazał, że to, co rozumiemy przez przemoc seksualną, tak przeciętnie, co rozumie człowiek przez przemoc seksualną, określone zachowania, które podlegają karze, to jest wierzchołek góry lodowej. Że przemocą seksualną jest całe mnóstwo różnych innych zachowań, których nawet nie bylibyśmy bardzo często w stanie do takich przypisać. Na przykład opowiadanie dowcipów seksualnych przy nieletnich, to też jest forma przemocy seksualnej, z której wielu rodziców na przykład nie zdaje sobie sprawy. Czy, nie wiem, polityka otwartych drzwi i możliwość, znaczy danie możliwości dzieciom oglądania siebie przy kopulacji. Są różne formy zachowań seksualnych, które są szkodliwe, które można potraktować jako przemoc, a które nie są przez prawo karane. W
każdym razie bez względu na to, czy są karane, czy nie są karane, myślę, że jedną wspólną cechą tych wszystkich zachowań jest niedocenianie godności drugiej osoby, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, niedocenianie jej autonomii, nieprzestrzeganie jej autonomii. I myślę, że jedyna droga, która tutaj jest, to jest droga poprzez edukację. Nie tylko edukację seksualną w szkole, ale też, nie wiem, właśnie może tak jak to robili Szwedzi, na butelkach z mlekiem, poprzez środki masowego przekazu, żeby ludziom uświadamiać, że pewne zachowania są szkodliwe, bądź też uczyć ich tego, co pytali studenci, o których pani profesor wspominała, jak się zachować w jakiejś określonej sytuacji. Jak pytać o zgodę. Pytać o zgodę. Także myślę, że edukacja jest kluczem, co oczywiście jest rozłożone na lata i mimo wszystkich zmian, które się dzieją, pozytywne w jednym jakby aspekcie, w drugim cofamy się. Trzeba po prostu to monitorować, o tym pamiętać i mówić o tym, tak jak wspomniał o tym pan profesor. Nie milczeć w sytuacji, kiedy widzimy, że dzieje się coś złego. Dziękuję. Chciałaby pani skomentować jeszcze? Ja tylko dziękuję za komentarz. Tak. Mam poczucie, że bardzo wszystkim państwu dziękuję. Ja też dziękuję bardzo.